Miło mi Was widzieć. Mam nadzieję, że w trakcie jeszcze ktoś tutaj zapuka do nas. Dziewczyny, nie wiem, czy jesteście pierwszy raz, czy nie. Pamiętajcie, że spokojnie Was nie widać i nie słychać. Widać, powinno być widać mnie i powinniście mnie słyszeć. Jeżeli tak jest, to dajcie znać. Wy możecie się porozumiewać ze mną za pomocą czatu, który jest. Ja zaraz tutaj, o, świetnie. Dokładnie. Tutaj już nasz Krzysztof napisał w tym miejscu, że w tym miejscu można pisać. Słuchajcie, ja spróbuję powolutku ogarnąć i ustalić, jakie w ogóle mamy tutaj zasady i jak to będzie wyglądać. Jak uda się i jak mnie słyszycie, to bardzo proszę napiszcie. Jeżeli jest coś technicznie nie tak, nie widać i nie słychać, to również to napiszcie, poprawimy to, dobrze? No to witam serdecznie wszystkich przybyłych na webinarze poświęconym trochę naszym niebieskim przyjacielom. O, mamy go tutaj, proszę bardzo. Jest, tak, to jest on. I dzisiaj chcemy zaprzyjaźnić się jedną z aplikacji. Jak już zapewne widzicie, jeżeli widać to wszystko fajnie. Beata, u mnie widać, no super, fajnie. Dzięki Beata za odzew. Dzisiaj spróbujemy się troszkę zaprzyjaźnić poprzez różnego rodzaju historyjki z aplikacją, która się nazywa Wonder. Wydaje mi się, że jakby chyba najmniej używana i stosowana z dzieciakami. Jeżeli się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu, bo tak może być. Ale myślę, że równie ciekawa i prosta, ponieważ buduje się tam schematy również za pomocą ikon, skryptów. Karolina, witam Karolina. Bardzo mi miło. No dobrze, dziewczyny, to skoro mnie widać i słychać, to jeszcze techniczna sprawa. No oczywiście chciałabym, żeby nasze spotkanie wyglądało warsztatowo, czyli nie jesteśmy w stanie przez 3 godziny z naszego spotkania tylko patrzeć, bo się zanudzimy. No dobrze byłoby działać. To jak już powiedziałam o tych 3 godzinach, ja przepraszam, że tak skaczę troszeczkę. Renata, nie masz dźwięku. U mnie w parametrach proszę na swoje ustawienia w komputerze. Renata, to też nie wiem, do wszystkich jeszcze raz. Rozumiem, że Karolina się uśmiecha do mnie, to znaczy, że wszystko jest ok. Renata, dalej nic na maksa wszystko. Dobrze, no słuchajcie, musimy te sprawy techniczne na początku ogarnąć, bo to jest bardzo ważne. Rozumiem, Karolina, Beata potwierdza, że jestem słyszalna i widzialna. Jeżeli tak jest, to proszę dajcie znać. Dobra. Beata potwierdza. Karolina, mam nadzieję, że tak. Renata, czekamy na ciebie. Ok, widzę, że Renata wyszła. Beata i Karolina, proszę o chwilkę cierpliwości, dobrze? Ale za ten czas ja jeszcze powtórzę. Jak wróci do nas Renata, mam nadzieję, że to będzie, że się nam to uda. Słuchajcie, dzisiaj spróbujemy ogarnąć Wondera. Pierwsza informacja do Was, jeżeli możecie dziewczyny napisać, to napiszcie, czy znacie i czy korzystałyście z dzieciakami, czy kompletnie nie.
Rzeczywiście, jeżeli jesteście w stanie, to przyszykujcie sobie coś do picia. Ja potrzebuję zwilżać gardło, ponieważ będę na okrągło właściwie do Was mówić. Beata i Karolina, dajcie znać, co z Wonderem. Czy był, czy nie był. No i teraz liczę na to, dziewczyny, że po pierwsze na pewno macie swoje tablety z projektu. Ja jeszcze raz przypomnę, oczywiście wszyscy pamiętamy, że jest to projekt Zaprogramuj Przyszłość, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. I mam nadzieję, że wszyscy macie swoje tablety. No dzisiaj nam tablet będzie z aplikacją potrzebny, dobrze? Czyli to jest pierwsza rzecz i też proszę o potwierdzenie, czy macie tablet i czy aplikację macie wgraną. Druga rzecz. Były pewne informacje, że oczywiście no, aplikacje nie będą działały bez robotów, więc dobrze by było, żeby mieć tego robota teraz w domu i żeby na nim współdziałać. Jeżeli nie macie robota, no, nie jesteście w stanie przejść w tej aplikacji kolejnych kroczków. Udaje się tworzenie bloczków w Blockly, jeżeli kojarzycie aplikację. Wonder trochę tak działa jak, no jak to Go najprostsze, czyli no nic się nie będzie działo tak naprawdę. Cały czas będzie nas prosił o podłączenie robota. Dziewczyny, dajcie znać proszę, jak tam u Was wygląda sprawa techniczna. Beata. Dobrze, Beata. Słuchaj, w takim razie myślę, że też dobrą propozycją jest, jeżeli u mnie się będzie coś pojawiać, można sobie zdjęcia z ekranu klikać i w ten sposób zapamiętywać, co się będzie pojawiało. No ja będę podłączać robota i będę go testować, czy działa. Fajnie, że Wonder Beata troszkę jest znany, więc myślę, że tutaj no zobaczymy jak reszta. No albo zaczniemy krok po kroczku, albo pójdziemy już troszkę dalej i przetestujemy pewne elementy w tym Wonderze. I jeszcze tylko Karolina, jeżeli jest z nami, to niech da informację, a jeszcze chwileczkę poczekamy na Beatę. Przepraszam, na Renatę. Natomiast jeżeli dziewczyny słyszycie, to tak organizacyjnie chciałam powiedzieć, że zaczynamy od godziny 17. Do godziny 20 mamy takie 3-godzinne spotkanie warsztatowe. Od godziny 20 do godziny 21 to będzie godzina, kiedy jestem do Waszej dyspozycji, pełnię swojego rodzaju dyżur, możecie zadawać pytania. Jeżeli będę znała na nie odpowiedzi, będę je udzielać. Możemy wspólnie poszperać jeszcze coś w aplikacjach, jeśli chodzi o roboty, jeżeli będziecie mieć pytania. Także tak to będzie wyglądać. Natomiast jest to czas, który jakby nie jest wymagalny, że musicie być i po prostu patrzeć na mnie na godzinę, jeżeli nie macie do mnie pytań. To najważniejsza część to ta 3-godzinna warsztatowa. No jak domyślacie się, 3 godziny ciągłych działań na pewno będzie, jak widzicie na moim ekranie, przerwane króciutką przerwą na pewne potrzeby, które będziecie mieć. Myślę, że to będzie około 15 minut, tak żeby się chwilę oderwać od monitora. No bo tak jak mówię, te 3 godziny to jednak dużo. Widzicie, ja już zaczynam mówić i już mnie chrypka łapie. Widzę Renatę, pojawiła się Renata. Renata, proszę daj informację, czy wszystko ok. Ja postaram się świetnie, czyli wszystko słychać. Bardzo się cieszę. Renata, to jeszcze do Ciebie mam pytanie. Pierwsza sprawa, czy masz tablet? I czy na tablecie masz zainstalowanego Wondera? To jest ta aplikacja, jak widzisz na ekranie, pisze się Wonder. Świetnie. Teraz tak, kolejne Renata do Ciebie pytanie, bo ja już tutaj troszkę podpytałam dziewczyny, jeżeli Cię przez moment nie było. Czy masz również, posiadasz robota w domu?
czy masz robota i czy jesteś w stanie go podłączać? Nie. Okej. Słuchajcie, no to sprawa wygląda tak, że nie macie robota, macie tablet. No niestety aplikacja Wonder nie pójdzie nam bez robota. Natomiast może uda nam się, zobaczymy, może uda nam się tworzyć, spróbujemy. Czy uda Wam się tworzyć dodatkowe, jakby programy i zapisywać bez testowania, czyli bez uruchamiania tak naprawdę samego robota? Ja go podłączę i będziecie widzieć, jak to u mnie działa. Gdyby, no zobaczymy, dobrze? Zobaczymy, jak to wyjdzie nam w praktyce. Okej, dobra. I teraz, a jeszcze Renata, jedno pytanie. Czy ty próbowałaś już z uczniami swoimi Wondera, czy cokolwiek robiłaś? Tu miałam informację zwrotną wcześniej od dziewczyn, że był Wonder na szkoleniu i częściowo Beata próbowała również jakąś drogę wybudować tutaj Daszowi. Jak Renata to wygląda u ciebie? Czy coś się pojawiło z tego Wondera? Nie. Okej, czyli tych, którzy znają Wondera, proszę o jakąś wyrozumiałość. Okej, natomiast będę się starała w miarę krok po kroku pokazywać, o co chodzi z Wonderem. No dobrze, no próbujemy to jakoś dziewczyny ogarnąć. Tak jak powiedziałam, podpowiadałam wcześniej, jeżeli Wam się nie uda wygenerować i Wonder będzie cały czas prosił o podłączenie robota, to w tym momencie róbcie może sobie zdjęcia z ekranu, żebyście widzieli, co się na nim dzieje. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania na sam początek, czy coś jest niejasne? No, gdyby się pojawiło, to proszę bardzo, pytajcie. Ja będę starała się śledzić czat na bieżąco. Być może jakieś pytanie może mi gdzieś umknąć, jak tutaj się zafiksuję troszkę w tej aplikacji. Jeżeli tak się stanie, to pytajcie po kilka razy, nie obawiajcie się. No, a zawsze mamy tą ostatnią po godzinie 20, to będzie również czas na ewentualne pytania. No dobrze, słuchajcie. Dzisiaj tematem właściwie są troszkę, są historyjki takie dotyczące robotów. No i tak sobie pomyślałam, że fantastycznie byłoby, gdyby wpleść w tego Wondera, bo za chwilę się może przekonacie, ewentualnie już będziecie, już kojarzyć będziecie, że Wonder to taka aplikacja, właściwie te wszystkie aplikacje robotów mają bardzo podobne schematy. To znaczy, można nagrywać dźwięki, można poruszać robotami, ustalać to, jak szybko będzie jechał, na jaką odległość będzie jechał. Można wykonywać powtórzenia. No, Blokli jest najbardziej rozbudowane chyba, mi się wydaje, bo ma warunki. Natomiast Wonder wydaje mi się, że to jest taki poziom między Patem a właśnie Blokli, gdzie już powoli się uczą budowania skryptów, ale jeszcze na obrazkach. I to, co jest istotnego w Wonder, to jest to, że uczą się kolejności, czyli że skrypt działa nam w odpowiedniej kolejności. I tutaj mogą być fantastyczne zabawy, kiedy zaczniemy zapętlać nasze koła. No i tak sobie pomyślałam, żeby jakby nie ćwiczyć samego Wondera, to dołożymy sobie do tego Wondera troszkę wierszyków, znanych wierszyków, które zaraz Wam również pokażę. I do tych wierszyków spróbujemy zbudować sobie takie projekty, które można realizować z dzieciakami. To też pokazuje, że tak naprawdę, jak sobie weźmiecie dowolny, Beata, napad. No to słuchaj, to tym bardziej mnie to cieszy jakby, bo możemy tym samym zupełnie spokojnie od podstaw spróbować ogarnąć Wondera. Ja też spróbuję podłączyć się zaraz i pokazać Wam aplikację na razie bez robotów i zobaczymy, co on bez tego robota uda się, co bez robota uda się zrobić. I damy radę. Okej, Beata. No dobrze, no to słuchajcie, ponieważ mój tablet
Już jest taki sprzęt, który nie wytrzymuje 3 godzin pracy, dlatego czekałam z podłączeniem się i żebyście zobaczyli moją aplikację, no jakby na nasze działanie, żeby jak najdłużej go przytrzymać na baterii. Dlatego zaraz uruchomię technicznie, ale zanim uruchomię techniczne, to jeszcze popatrzcie, pokażę Wam tutaj takie najistotniejsze elementy, którymi się będziemy dzisiaj w tym Wonderze zajmować. Za chwilę, jak się zalogujemy, pojawi nam się taka strona, gdzie mamy różne aktywności tutaj w tym Wonderze. No, ja tylko Wam tutaj pokażę kontroler. Nie wiem, i zaraz tutaj namaluję go, może na niebiesko. Popatrzcie, to jest kontroler. I ten kontroler troszkę wybierz, jak wymaluj, jak w Go. Więc jeżeli robicie na przykład jakieś jeszcze działania, to fajnie by było już nie Go, ale wejść do Wondera i spróbować z tego kontrolera. I jeszcze mała podpowiedź, tutaj w tym kontrolerze również jest obsługa wyrzutni. Nie wiem, czy już wyrzutnią się bawiłyście, ale również to miejsce, zresztą pokażę, jak zaraz zaloguję, dobra? A dzisiaj nas będą właściwie interesowały dwa miejsca. To miejsce, tutaj krzyżykiem zaznaczę, to jest Free Play, czyli tu będziemy tworzyć nasze pierwsze gry. Ale w Wonderze to tak wygląda, że żeby zacząć tworzyć własne gry, niestety trzeba przejść samouczka, który się znajduje w tym miejscu, tutaj. W tym polu będziemy mieć samouczek. Na szczęście nie musimy go przechodzić z całości. Polecenia są w języku angielskim, ale tam jest taka przysłowiowa łapka i palec, która pokazuje, co należy zrobić. I na szczęście tam bodajże chyba 5 elementów trzeba odblokować, żeby wejść spokojnie tutaj do tej przestrzeni, gdzie możemy już sobie budować same skrypty. No i jeszcze jedną rzecz, którą warto zapamiętać. Jeżeli wejdziemy sobie do projektu, w którym będziemy mogli już budować konkretne projekty, oto tak trochę kosmicznie wygląda, to co nas będzie interesowało i to, gdzie znajdziemy nasze bloczki, znajduje się na samym dole. I tutaj popatrzcie, mamy kategorie światła, dźwięki, animacje, ruch, specjalne, no i akcesoria. I zobaczycie tu też chyba w akcesoriach bodajże jest wyrzutnia. No dobra, to teraz czyny tak troszeczkę jeszcze. Okej. Okay. Dajcie mi jeszcze dosłownie troszeczkę. Ja teraz na spokojnie uruchomię mój tablet, żeby przejść do konkretów. Bo takie gadanie to takie czcze gadanie. Lepiej jest jednak, jak pracuje się na konkretach. Ja już się będę łączyła. Podłączę teraz mój tablet do. Zobaczę. Podłączam teraz mój jakby pulpit tabletu do mojego komputera, tak żebyście mogły zaraz zobaczyć, co ja tu mam. W tej chwili, dziewczyny, udostępnię Wam mój ekran. Oj, już mi się coś tutaj, jak to sprawy techniczne. Poczekajcie chwileczkę, jeżeli mnie słyszycie. Właśnie mój komputer znowu odmówił na chwilę posłuszeństwa. Kompletnie. Dajcie mi chwileczkę.
Jestem, spokojnie. Próbuję nigdy panikować, jak mi się zaczynają tego typu problemy, ale w tym momencie widzę, że wszystko odmówiło posłuszeństwa. A Krzysiu, jeżeli mnie słyszysz, bo nie wiem, jak dziewczyny, czy mnie słyszą, to proszę daj informację, że zaraz do nich wracam, ale muszę chyba wszystko uruchomić raz jeszcze. To działa. Dokładnie. Coś robi, jeszcze poczekam. Nie wiem, czy słychać, czy nie słychać. No niestety. Tu wyłączam. Ok. Teraz. Nic. Klik mi ten działa. Ok. Jest. Dobra. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Coś po prostu się zmieniło przy łączeniu ekranu, ale widzę, że nie wyrzuciliście całkowicie. Więc no spokojnie, próbujemy jeszcze raz. Poczekajcie jeszcze. Proszę o cierpliwość. Dobrze, że tam, nie wiem, ktoś pisze, że często się tak zdarza. Wiecie, zdarza się tak najczęściej w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Ale już przeżyłam jedno takie spotkanie, więc postarajmy się, proszę Was o wyrozumiałość, cierpliwość. Myślę, że to się uda ogarnąć. Wracam ponownie. Próbuję tutaj jeszcze raz uruchomić program. Oj. Jeszcze raz. Tak, dobrze. Na razie idziemy w dobrym kierunku, dziewczyny. Nie poddawajcie się razem ze mną. O, widzicie, teraz coś widzę. Zobaczę, najwyżej tego obszaru będzie więcej. Nie szkodzi, mnie to nie przeszkadza. I teraz wejdę sobie. Okej. Okej, dobra, dziewczyny, i teraz pytanie mam do Was. Czy Wy widzicie w tym momencie pulpit mojego tabletu? Beata widzi, Renata tak. No to jest sukces. Super. Dobra, dziewczyny, szukamy Wondera. I teraz tak, szukam w mojej, okej. Mam Wondera, zobaczcie, tutaj, ale zanim go uruchomię, to jeszcze taka informacja. Te aplikacje były zgrywane jakiś czas temu, nad ostatnio pobierając nowego Wondera, okazało się, że już są pewne zmiany w tym produkcie. No to wiadomo, no wszystko ewoluuje, wszystko idzie do przodu i się rozwija. I teraz, żeby być spójna, ja wróciłam do tej wersji starszej, którą Wy zapewne macie zainstalowaną. Ale dobrze jest wiedzieć, jeżeli jest taka możliwość, to śmiało możecie sobie na przykład pobrać po zajęciach dobrze nowszą wersję i zobaczyć, jakie tam ewentualnie pojawiają się różnice. No to dziewczyny, uruchamiamy. Okej. Czyli mamy Wonderka. Oczywiście robimy play. Tak. Dobrze. I teraz jeszcze na razie nie pyta nas o robota. Jak widzimy, kwadracik w prawym górnym rogu oznacza, że robot jest niepodłączony, chociaż chochliki czasami sprawiają, że widzę ten krzyżyk, kwadracik, przepraszam, krzyżyk w kółku.
I mimo wszystko robot jest podłączony, więc to tak czasami jest z tymi aplikacjami. No dobrze, no i teraz dziewczyny, jeżeli uruchamiałyście już Wondera, to super, to znaczy, że ta część free play jest otwarta, ale bo jeżeli nie, to inaczej po kliknięciu tutaj na ten free play, on powie wam, że musicie przejść przez samouczek. Dziewczyny, przejdźmy przez te 4-5 kroczków samouczka, dobrze, żeby zorientować się, jak ta nasza aplikacja działa. Zresztą ten samouczek jest fantastyczny dla dzieci i myślę, że może się sprawdzić na waszych zajęciach. Więc uwaga, słuchajcie dziewczyny, tutaj mamy taki scroll quest, więc wchodzimy w ten obszar. On nas będzie pytał teraz, z kim będziemy się bawić, grać. No, zdecydowanie dzisiaj wybrałam Dasha tylko dlatego, że zależy mi na poruszaniu. Dlatego wybieramy Dasha. No i jesteśmy w naszym samouczku. Jak widzicie, tych samouczków jest sporo. Zaczyna się od tego pierwszego. Niech was nie zmyli tutaj 3 przez 6, bo to jest informacja, że ja sobie 3 odblokowałam tylko po to szybciutko, żeby wejść do free playa. Tak jak wam wspominałam, instalowałam tą aplikację dzisiaj do tej wersji starszej na nowo. Więc wy możecie mieć tutaj 0 na 6. Dajcie znać, czy wy macie tutaj w ogóle coś zrobione. Dobra? Dajcie znać. Dwa na sześć, świetnie. Renata zero. Dobra, no to ani Renata, ani Beata nie byłybyście w stanie do free przejść, więc uwaga, wchodzimy i bez względu na to, Renata, że coś masz, zaczynamy wspólnie od pierwszego. Też sugerujcie się, że ja już mam to zaznaczone. I pierwszy najpopularniejszy program, od którego zaczyna się programowanie, to jest Hello World. Wchodzimy. Start over w moim przypadku. U Renaty też będzie start over, ok? Już przechodzę na angielski, przepraszam. Słuchajcie, pytanie do Was, jak u Was z angielskim? Czy Wy się obawiacie angielskiego, czy jesteście w stanie czytać, tłumaczyć sobie, jak to. Renata nie zna, a Batka? No, to kochane, to jest nas 3, więc nie musicie niczym martwić. Mój angielski również jest tylko taki na potrzeby mojej lub aplikacji, gdzie właściwie przechodząc ją wielokrotnie, mniej więcej wiem, o co chodzi, więc spokojnie damy radę. Fantastycznie, więc czuję się pewniej. Dziewczyny, no to słuchajcie, no ten pan się będzie z nami witał. Zostawiamy, ptujemy zielonym na dole. I teraz mamy pierwsze polecenie, popatrzcie. To polecenie, ono jest na dużym tle, ale za chwilę ucieka na samą górę. Zobaczcie tutaj. Make Dash Automatical say hi. No, dość logiczne polecenie, mówiące o tym, że musimy wykonać taki skrypt, gdzie Dash automatycznie po uruchomieniu programu powie po prostu hi, czyli cześć. I teraz zobaczcie. Zanim uruchomimy to, tutaj mamy takie kółeczko, ono się zawsze będzie pojawiać w naszych nowych projektach. I to kółeczko z Dashem oznacza, że to jest początek. Ten początek musi być. Czyli takie, no takie powiedzmy, kiedy zielona flaga, jeżeli robiłyście Scratcha, to coś w tym stylu. No i teraz na szczęście w tych samouczkach jest tak, że popatrzcie, ta magiczna ręka powiada nam, co robić. Mam początek i mam drugi bloczek. Ja go ruszę tutaj, popatrzcie. Dotknęłam go palcem i ruszam. Mogę go poruszać tutaj. I jest taki bloczek, który ma mi powiedzieć hi. Teraz kliknijcie na niego. Ja jeszcze raz idę stąd. Kliknijcie na ten bloczek hi, czyli tutaj. Po kliknięciu pojawiają Wam się różne opcje i teraz popatrzcie, te opcje można sobie tutaj wybierać. To są różnego rodzaju animacje, tak naprawdę, czyli taka no, zabawa, dzieciaki to uwielbiają. Przy okazji widzicie, że w momencie,
Kiedy klikam animację, prosi mnie o podłączenie robota, ponieważ gdyby robot był podłączony, to z automatu on by wydawał nam te dźwięki, czyli pokazał, co robi. Słuchajcie, no ja specjalnie nie podepnę tego robota, bo chcę razem z Wami przetestować, ile jesteśmy w stanie przejść bez robota, dobra? No więc okej, okay, no wybieram sobie to pierwsze, akceptuję w zielonym na dole. I teraz zobaczcie, na czym polega zabawa. Taki żółty, jak miałam to nazwać, żółciutki element, który jest strzałeczką, pokazuje mi, ja trzymam to palcem, przeciągam na drugie pole i puszczam. I one zostały połączone w tym momencie. To, co jest ważne tutaj, to musimy się krok po kroczku nauczyć i w sumie to fajnie byłoby nam na przykład dzieciakom pokazać dwa różne bloczki i wykorzystać strzałki ruchu, bo to jest taka jakby, nie wiem, mnie to rakietę cały czas przypomina, ale ta rakieta ma jeden element, który zdecydowanie określa nam kierunek ruchu. Zobaczcie, to jest to. Oznacza tylko tyle, że moja reakcja z tego przycisku przechodzi na ten przycisk. A teraz zobaczcie, uczymy się dalej. Chwytam ten przycisk i zobaczcie, co ja z nim robię. Chwytam i mogę przeciągnąć do kosza. Widzicie? Puszczam. W tym momencie piłam połączenie między tymi dwoma elementami. I mimo, że moja ręka jest uparta, to zobaczcie, co teraz zrobię. Chwycę ten drugi i przeciągnę do tego pierwszego. I zobaczcie. Udało mi się połączyć, jasne, tylko to nie ma sensu. To nam nie zadziała, bo po uruchomieniu przycisku reakcja nie wyjdzie mi na zewnątrz, bo będzie skierowana w drugą stronę. I to są bardzo częste błędy, kiedy dzieciaki uczą się Wondera, nie kojarzą za bardzo, które w którą stronę mają łączyć elementy. Przy dwóch elementach to jest naprawdę, to nie jest problem. Ale za chwilę, jak zrobimy jakieś mega dużo elementów, to tutaj zaczynają dzieciaki powolutku mieć problem i muszą mieć opanowane i wytłumaczone. No dobra, ja to usuwam. Widzicie, nawet ręka mi podpowiada, że ja zrobiłam źle. Więc chwytam i jeszcze raz usuwam. Przy okazji nauczyłam się, jak usuwać właśnie łącznik, o którym będziemy dzisiaj też mówić. I ten łącznik może mieć różne rodzaje, czyli podobnie jak, tak się zastanawiam, w Go jeszcze nie testujemy przycisków na głowie. Na głowie mamy cztery przyciski, białe i trzy pomarańczowe i możemy je programować. To się fajnie programuje w Blockly, jeżeli już robiłyście. I tu też można je programować, ale to krok po kroku. No dobra. Dziewczyny, czy nadążacie, czy jest ok i czy na razie u Was wszystko ok, Renata, fajnie, bardzo dobrze. No to popatrzcie, łączymy sobie te dwa elementy. No i teraz trzeba byłoby przetestować i uruchomić play. No dziewczyny, no i więc widzicie, nie będzie u Was tej reakcji, prawda? No i obawiam się, że robot w tym momencie nie przejdzie Wam do następnego poziomu. Właściwie... No to mamy problem. No dobrze, słuchajcie, jeżeli Wam nie przejdzie do następnego poziomu i nie odblokuje Wam tego free playa, to jakby będzie problem, jak stworzyć sobie cały projekt. No nic, ale to w takim razie, dziewczyny, jedyne wyjście z sytuacji, dobrze, żeby te zdjęcia były tam robione. Ja podłączę teraz już robota, ok, podłączę. Dajcie też znać, dziewczyny, czy wy mnie widzicie też. Widzicie, jak pokazuje robota, czy też to widać. No, u mnie mam chłopaków. Tak, dobra. Łączę chłopaka. Mam chłopaka i teraz uwaga, uruchamiam. Powiedział haj, słyszałyście? Zatrzymuję, bo popatrzcie, on cały czas działa, póki nie zatrzymam. Ok. Gratulacje, przechodzimy do następnego poziomu. Chyba go muszę położyć na ziemi, bo mi zaraz spadnie. No dobra.
Okej. To dziewczyny, przechodzimy do drugiego, czyli celebracja, czyli świętujemy. Okej. Dziewczyny, pozwólcie mi jeszcze zrobić jedną ważną rzecz, bo tak się cały czas zastanawiam, jak wam pomóc i jak to zrobić. Haj, brata, haj. Mam nadzieję, że to nie jest haj do widzenia. Spokojnie. Staram się cały czas. Słuchajcie, ja na razie cofnę się z tego projektu, dobrze? Staram się tutaj wymyślić jakieś rozwiązanie, jakąś metodę, żebyście jednak mogły razem ze mną troszkę generować i tworzyć. Dziewczyny, cofnijcie może też do tego ekranu. W lewym górnym rogu macie strzałkę. Cofnijcie do tego początkowego. I zobaczcie, czy jesteście w stanie uruchomić free play i wtedy pojawia się coś takiego. Spróbujcie dziewczyny wycofać. Zobaczcie, czy się uda stworzyć, cofnąć. Oczywiście tu możecie mieć tych programów mniej, bo to gdzieś są te, które jeszcze próbowałam wygenerować przed naszym spotkaniem. Dajcie znać, czy udało Wam się wejść. Jeszcze raz, słuchajcie, chodzi mi. Jeszcze raz, dobra. Cofacie dziewczyny, popatrzcie w tym samouczku. Ja do niego jeszcze raz wejdę. I teraz w lewym górnym rogu mamy strzałkę. I cofamy strzałkami. Tak. Żeby dojść do naszego panelu, gdzie mamy wszystkie możliwe aktywności w tej aplikacji. I teraz mamy tutaj ten free play. I spróbujmy wejść w free play. Zobaczcie, czy jesteście w stanie tutaj kliknąć na ten free play, żeby się pojawiło. Beata nie może wejść. No tak, przypuszczam. Nic się nie dzieje, dosłownie Renata. Dobra. Okej, okay. Słuchajcie, dziewczyny, w tej sytuacji myślę, że no na pewno Wam da coś, że będziecie patrzeć i oglądać i klikać, dobrze? Myślę, że to będzie jedyne rozwiązane w tym momencie. Na następny webinar ja zachęcam, żebyście, jeżeli możecie, oczywiście ze szkoły wynieść robotę do domu, bo to różnie bywa. Okej, okay. Słuchajcie, to ja wracam, ja powolutku wracam do tego samouczka. Ja mam robotę uruchomionego, położę go sobie na ziemi. On będzie mi tutaj gdzieś gadał. No dobrze, no to spróbujmy pouczyć się chociaż, żebyście popatrzyły, jak to wygląda. Weszłam teraz, przeklikałam, przepraszam, nie tu, gdzie trzeba. Jeszcze raz. Okej, okay, Beata, jasne. Dobrze, no tak jak mówię, no bardzo by nam zależało, żeby jednak ta praca była twórcza i kreatywna. Chyba, że czujecie, że na przykład chciałybyście poznać bardziej aplikację Blockly, to ja się mogę do Was dostosować, dziewczyny. A z Wonderem może przy najbliższej okazji, nie wiem, ja po prostu jestem otwarta na propozycje. W Blockly można generować bloczki. Nie będziemy się też tego uczyć. Znaczy, przepraszam, nie będziemy mogli też tego testować na robotach, ale będziemy mogły po prostu stworzyć konkretny bloczek bez robotów i zapisać go. Renata, Blockly też nie znasz, tak? Beata, a jak u Ciebie? Ja zaraz pokażę, o którą aplikację chodzi, dobrze? Będzie nam łatwiej. No nawet mój robot powiedział coś. Czekajcie. Muszę to znaleźć. O, dziewczyny, Blockly tu, tutaj mamy. To jest ta aplikacja Blockly. Ja ją uruchomię jeszcze, dobrze? I zobaczcie, może... Może po prostu tak byśmy poszli. Ja mogę zrobić podobnie, dokładnie podobne te aktywności, o których
myślałam dzisiaj, ale zrobię cię pod kątem blokli. A wtedy więcej faktycznie będziecie pracowały, a nie teoretycznie. Beata akceptuje blokli, a co na to Renata? Masz, to znaczy, rozumiem, czy blokli możemy przejść, czy znasz to blokli, nie do końca rozumiem. Dobrze, spokojnie, czekam. Beata, też jeszcze chwileczkę poczekaj, zaraz ustalimy wspólny front. Pokazać ikonę, dobra. Beatka już. Renata, przepraszam, macie podobne imiona i mylą mi się. Uwaga, to jest aplikacja Blockly. Tutaj pokazuję. Blockly. Renata, czy ty też akceptujesz pracę w Blockly dzisiaj? Zrobimy dokładnie to, co chcielibyśmy w Wonderze, ale zrobimy w Blockly. Natomiast myślę, że jeszcze gdzieś macie webinar i gdzieś ten Wonder również może się przecież pojawić. Może być. No dobra, dziewczyny, to przechodzimy faktycznie. Natomiast jeśli chodzi, ja jeszcze wrócę na chwilkę do samego Wondera. Jeśli chodzi o Wondera, na przykład... Celebration, jak będziecie chciały bawić się z dzieciakami, to w tym samym łóżku cały czas, popatrzcie, macie rękę. Ręka Wam pokazuje, że z paska na dole trzeba przeciągnąć element do góry. Teraz wybieram sobie, którą... O, Yupi, mój powiedział. Tu mamy rodzaje. I następnie, zobaczcie, znowu przeciągam ten żółty, dokładnie jak palec przeciągam. Po podłączeniu uruchamiam w prawym dolnym rogu. I już, i w tym momencie, tak, on już się cieszy tu koło mnie, i w tym momencie mogę kontynuować dalej. I tak dalej, więc zachęcam Was do samych samouczków, żeby z dzieciakami przejść i zobaczycie, że to jest naprawdę fajne, proste i można się z dzieciakami sporo pobawić. Dobrze, ja się wyłączam w takim razie z Wondera. Bye bye mi powiedział. I przechodzę już na Blockly. Dobra. Dobra, słuchajcie, to w takim razie, dziewczyny, jeżeli macie uruchomione Blockly, widać coś takiego jak u mnie, no to zaczynamy, czyli robimy play. Muszę poczekać, aż mi odświeży. O, już. Dobra, mam. Słuchajcie, aplikacja Blockly dedykowana przez producenta jest w języku angielskim. Ale ja z moimi uczniami w klasach 1-3 spokojnie opracowuję. Zaczynam od najprostszych elementów, do przodu, do tyłu i oni zaczynają się uczyć tych słów. Więc zaraz Wam pomogę te słówka podstawowe ogarnąć. I ja się właśnie w ten sposób nauczyłam na tej aplikacji, więc myślę, że dacie radę na pewno. Poza tym równie dobrze można, dziewczyny, po prostu pokazywać dzieciakom, że niech mają podłączać pod jeden bloczek i uruchamiać. No dobra, słuchajcie, no to jak wszystkie macie taki ekran jak u mnie, na tym ekranie jest jeden bloczek. On się nazywa When Start. When Start, czyli kiedy nacisnę Start. Tak, tutaj. Ale gdzie ten Start jest? Ten Start jest naprawdę tutaj. Zobaczcie. Czyli jeżeli tutaj na tym szarym polu sobie zaraz skonstruuję skrypt, to wystarczy go uruchomić tutaj na dole za pomocą play. I teraz tak, mam taki
takie pytanie, czy może pracowałyście już z własnymi dzieciakami w juniorze na pewno, w Scratchu juniorze, prawda? Natomiast czy w Scratchu na komputerze cokolwiek by robiłyście? I przy okazji, dziewczyny, napiszcie mi jeszcze ważna rzecz, w których klasach uczycie na chwilę obecną? Renata, druga jest Scratch Junior, ok, ale to też nam ułatwia. Beata, i w Scratchu Juniorze. Ok, dziewczyny, w Scratchu Juniorze bloczki łączyły się jak puzzle, prawda? Tylko one się łączyły w poziomie, układaliśmy je. Teraz też będą puzzle, tylko się będą łączyły jeden pod drugim. Więc myślę, że to też jest łatwa sprawa. No dobra. Słuchajcie, poznajmy może takie podstawowe elementy, najprostsze, a potem przejdziemy do tych konkretnych aktywności. No to uwaga. Po lewej stronie, popatrzcie, macie kategorie. One są opisane wprawdzie. W juniorze macie piktogramy, rysunki, ale również użyte są kolory, tak jak tutaj. No to popatrzcie, zobaczcie, kliknijmy sobie start. I tutaj przy tym starcie no mamy trochę rzeczy, funkcje na pewno nas jeszcze wściekami nie będą interesowały, ale ten pierwszy bloczek tutaj na pewno nas będzie interesował, ale to za chwilę. Wejdźmy w Drive. I to jest kategoria, której bardzo dużo tutaj też będziemy z dzieciakami używać. Drive to znaczy jedź. I w tej kategorii jedź, czyli będziemy jedź związane z ruchem. I w Scratchu Juniorze również bloczki ruchu były w kolorze niebieskim. I teraz zobaczcie, co ja robię. Mam tutaj kilka bloczków, ale interesuje mnie ten pierwszy. Chwytam mój bloczek, trzymam i popatrzcie, co ja robię. Przeciągam go i teraz widać już takie podświetlenie. Puszczam, one się połączyły w tym momencie. I teraz mam taką prostą informację. Kiedy nacisnę start, forward, czyli do przodu, pojadę do przodu, jakąś tam 50 magiczną z napisem normal. No to sprawdźmy, co to jest ta 50 i co ten jest normal. Możemy teraz kliknąć albo 50, albo normal, co Wam się podoba. Zobaczcie. I zobaczcie, co nam się pojawiło. Pojawił nam się taki panel, który pokazuje właśnie dasza, który będzie się poruszał do przodu. I dzieciaki testując, nawet nie trzeba im mówić, że to jest ruch do przodu. One będą widziały, że poruszam się do przodu. Następnie, kolejna informacja, że mam 50 centymetrów. No więc dzieciaki od razu uczą się jakby jednostek długości i potrafią, próbują oszacowywać. Bardzo fajna jest zabawa, dziewczyny, kiedy na macie możecie położyć roboty i niech dzieciaki metodą prób i błędów uczą się, jaka jest odległość z jednego pola kratki na drugie pole. Czyli robot ma przejechać ze środka z jednej kratki na środek drugiej kratki. To nam się przy okazji przyda później do następnego projektu. No i teraz zobaczcie, że mogę to zmieniać. Zawsze pytam dzieciaków, ile jest maksymalnie, a ile jest minimalnie. Czyli minimum mam 10 centymetrów i maksimum mam 100. Dzieciaki uwielbiają testować, ile to jest ta dziesiątka, i że to jest bardzo mało. No dobrze, to już wiemy, że mogę jechać. No dobra, ustawmy sobie, niech będzie ta 50, dziewczyny. I teraz mam tutaj taki wskaźnik, plus, minus. Ten plus, minus może mi się zmieniać. I teraz zobaczcie. Z lewej strony mam very slowly, czyli bardzo wolno. Potem jest slow, czyli wolno. Potem jest normal, czyli tak zwana normalna prędkość. Potem jest fast, szybko. Jak się domyślacie, na końcu będzie really fast, czyli rzeczywiście szybko. I to na to rzeczywiście szybko dzieciaki od razu załapią i będą testowały, ale to Wam mówię, przy projektach trzeba uważać, bo roboty jeżdżące bardzo szybko wykonują na końcu jakby takich ruch zatrzymania i trochę się przesuwają do przodu, czasami zakłócając te centymetry, o których nam chodzi. Ale to wszystko zależy, o jakim projekcie mówimy. No dobra, dziewczyny, ja zawsze
Moim uczniom mówię, że optymalna prędkość to jest ta normalna, więc zostajemy na normalnej. I na dole wystarczy kliknąć taką strzałkę. No dobra. I teraz popatrzcie, mam sobie takie dwa bloczki. Ja podłączę mojego robota, żeby Wam powiedzieć, czy to działa. I teraz zobaczcie, jak to działa. Wam nie będzie działało, natomiast to, co możecie zrobić, to możemy sobie to zaraz zapisać tutaj, dziewczyny. Już, zobaczcie. Wejdźmy sobie, czekajcie, już Wam powiem, gdzie. Muszę odświeżyć mój umysł. OK. Nowy chcę. Poczekajcie, żeby Wam nie namieszać. Zaraz Wam... Aha, i tu jest ikonka. Dobrze. I mogę sobie zmienić. Dobra. Już Wam mówię, co i jak. Dobra. I teraz jeszcze... Okej, okay, dobra, dziewczyny, to już ogarniamy i możemy to zrobić bez robotów. Przetestowałam. Przepraszam, ale musiałam zanim bym Wam jakiś tam głupotek nagadała. Słuchajcie, macie taki prosty projekcik, jedź do przodu i teraz klikamy sobie w lewym górnym rogu, mamy ikonę. Takie kółeczko. Wybieram tą ikonę i teraz nazwa projektu, projekt name, czyli tutaj możecie sobie kliknąć. Klikamy i kasujecie to i wpisujecie sobie, możecie sobie numerować na przykład 01. My jeszcze tutaj coś dołożymy, więc to nie będzie tylko taki prosty projekt, ale warto go zapisać. I teraz jeszcze jedna rzecz. Po kliknięciu na ikonę, nie na ikonę, jest na ikonę. Kliknijcie na ikonkę. Możecie sobie również, dzieciaki też to lubią, dopasować ikonę do swojego projektu, żeby kojarzyć nie tylko z nazwą, ale z ikoną. Więc sobie, nie wiem, wybierzcie co chcecie, na przykład żarówkę. Zatwierdzam na dole i zobaczcie, mam projekt C01, tak? Jeszcze raz. C01. Chcę sobie numerować po prostu, OK. Mamy. I na dole zatwierdzam. I teraz również w górnym lewym rogu mamy takie trzy kreski. Te trzy kreski to zawsze są jakieś ustawienia, również są gotowe projekty. Weźmy te trzy kreseczki i macie trzy kategorie. I tu też jakby od razu Was uczę, że puzzle to jest samouczek. Możemy spróbować wejść i zobaczyć, jak funkcjonuje, ale tu chyba będzie wymagał również podłączenia robota, żeby przejść do następnego poziomu, więc dla nas może być to problem. Na końcu ten plusik oznacza, że jakbym chciała teraz stworzyć nowy projekt, zupełnie czysty, to bym sobie wybrała plusik, a na środku macie My Projekt, czyli projekty, które tworzycie, więc jak wybierzecie środek, to zobaczcie, że nasz projekt jest na liście 01. I po uruchomieniu aplikacji po raz kolejny na następny dzień możecie go tutaj odszukać i kliknąć na niego, on się załaduje. Oczywiście zobaczcie, ja tu mam tego sporo. Równie dobrze możemy sobie usuwać projekty, jak widzicie kosz. Na przykład ten sobie usunę. Czy potwierdź, confirm, delete. Potwierdzam, jest. I już mam go mniej, tak, żeby nie robić tutaj bałaganu. Wracam oczywiście strzałeczką. Strzałeczką, bo ja nie chcę wyjść z tego programu, nie wychodźcie z tego programu. Słuchajcie, czy to zapisywanie udało się zapisać u Was bez robota? Jak to u Was wygląda? Beata, tak? A Renatka? Super, fajnie, działa. No dobra, dziewczyny, to idziemy dalej. Zróbmy sobie może jeszcze taki numer tutaj. Zmieńmy tą 50 na 100, dobra? Z premedytacją to robię, ponieważ... Teraz pytanie, no co zrobić, jak mój robot ma, powiedzmy, pojechać 140 cm i tu jest fajna zabawa mierzenie swojego wzrostu.
Dzieciaki kładą się na podłodze, jedno dziecko się kładzie, umieszczacie robota albo przy głowie, albo przy nogach, i teraz druga osoba czy zespół za pomocą łączenia bloczków w centymetrach ma wyznaczyć drogę robota, żeby przejechał wzdłuż ciała, i dzięki temu mierzycie, jaki jest wzrost danej osoby, a ona potwierdza lub zaprzecza. I ta zabawa, w zależności od tego, ile macie grupy, jakie macie grupy, ile macie dzieciaków w klasie, ale ta zabawa pochłania co najmniej dwie lekcje, bo każdy się chce zmierzyć. Więc, no dobra, no to teraz pytanie, co zrobić, jeżeli ja chcę jechać 130 centymetrów? Macie pomysł? Kiedy tu jest setka, tu jest tylko 100, koniec. Co zrobić? No właśnie, dzieciaki oszaleją, mówię wam, i to naprawdę dwie, trzy lekcje wam zejdzie jak nic. Każdy będzie chciał zmierzyć. Dobra, słuchajcie, co zrobić, jak chcę jechać 130 centymetrów? Dołożyć, i o to chodzi. I znowu wchodzę w kategorię drive i biorę następny bloczek. Forward, czyli do przodu, to już będziemy kojarzyć. Pięćdziesiątki zmieniam tyle, ile mi brakuje. Popatrzcie, jak dzieciaki fajnie przy okazji uczą się również liczyć. Dodają, odejmują, kombinują, dopełniają do, i to jest fajne. O, na przykład do setki dopełniają. Wiem, że z dopełnianiem do dziesiątek też gdzieś tam na pewnym etapie jest problem, więc tu mogą dopełniać do setek. No i zatwierdzam. No i zobaczcie, takie dwie proste rzeczy. Ja uruchomię mojego robota i przy okazji zobaczcie, zobaczcie, gdzie on jest. Jest, patrzę tylko, w którym kierunku mi pojedzie. O tak, żeby nie rozbił się o ścianę. Niestety warunki lokalowe nie są takie obszerne. Dobra, no to słuchajcie, teraz zobaczcie. Uruchamiam tu na dole. Uruchamiam. I mój program zaczyna działać, mój robot jedzie. Jedzie setkę, on się chwileczkę zatrzymuje, jedzie 30. Dobra. I teraz ja bym wam chętnie pokazała, jak to wygląda. I zobaczcie, on sam się zakończył, prawda? Sam przestał działać. Ok, ja nie wiem, jeżeli ja widzę. Dobra. O, nie będę kombinować. Dobra, jakoś damy radę. Myślałam, żeby manipulować komputerem, ale trochę zachodu. No dobra, dziewczyny, skoro mamy w takim razie bloczki i wiemy, jak je dodawać, to już jest jedna podstawowa rzecz. Aha, kolejna ważna. Może tak. Zobaczcie. Pomyślmy sobie teraz, że ja nie chciałabym tej setki. Tą setkę stąd chcę wyrzucić, czyli ten bloczek ze środka. No i teraz popatrzcie, jak próbuję go chwycić, odpina się wszystko, co jest na dole. I to jest dokładnie taka sama zasada, jak w Scratchu Juniorze. Okej. Beata, słyszysz go nawet. Super. Zasada jest dokładnie taka jak w Scratchu Juniorze, prawda? Że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć jednego bloczka ze środka, prawda? Bo on się mocno trzyma i musimy odpiąć tył, a dopiero wyciągnąć środek. I tu jest dokładnie ta sama zasada. Uczymy dzieciaczki, że musimy odpiąć to, co jest na dole, to mi zostaje. A teraz popatrzcie, co zrobię. Chwytamy to i palcem, jeżeli ciągnę, w prawym dolnym rogu pojawia się kosz. Klikam, najeżdżam, puszczam i w tym momencie już mojego bloczka nie ma. I zostaje 30, którą mogę z powrotem dołączyć sobie. Mam nadzieję, że Wam się udało to zrobić. No dobra, to słuchajcie. Skoro mamy taką prostą zasadę jechania do przodu, to ja Wam teraz pokażę, jak można fajnie dydaktycznie to wykorzystać. Ale żeby to zrobić, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. O, słuchajcie, już staram się to dopasować do Waszego okienka. Dobra. To jest dokument, który właściwie będę mogła Wam zaraz udostępnić, chociaż jest ogólnie dostępny, również takie rzeczy możecie znaleźć w sieci. Chodzi mi o wierszyk. Popatrzcie. Tęcza Maria Konopnicka. Wyszukiwałam różnego rodzaju wierszyki dla dzieciaków i znalazłam między innymi o tęczy. A kto ciebie, śliczna tęczo, siedmiobarwny pasie, wymalował na tej chmurce jakby na atłasie?
Słoneczko mnie malowało po deszczu, po burzy, pożyczyło sobie farby od tej polnej róży. Pożyczyło sobie farby od kwiatów z ogroda, malowało tęczę na znak, że będzie pogoda. I słuchajcie, taki prosty wierszyk. I pomyślałam sobie, że idealnie tutaj można na kartce papieru narysować z dzieciakami tęczę. Świetna zabawa. I teraz spróbujemy to zrobić w blokli, dziewczyny. Wracam do blokli. Już. Ok. Dobrze, mam nadzieję, że teraz widać blokli. I teraz dziewczyny. Robimy tak. Co nam będzie w ogóle potrzebne do tego projektu? Po pierwsze, ja pokażę to może w miniaturce, ale pierwsza rzecz. Arkusz białego papieru, ale nie A4. Nie. Słuchajcie, kupujecie duży arkusz papieru, może być szary, nie ma problemu. I ten szary papier lub biały kładziecie rozkładacie na podłogę. I uwaga, bo to jest ważne. Przyklejacie przynajmniej brzegami taśmą malarską. Wiecie, że taśma malarska w naszym projekcie się sprawdza bardzo często. Chodzi o to, żeby, bo ta kartka jest dość ciężka, cienka ta wielka i uczniowie klęczą przy tym, posuwają ją, a chodzi o to, żeby nie było ruchu. Poza tym, jeżeli ustawią prędkość robota na szybszą, to również kartka samoistnie potrafi jeździć na podłodze. To wszystko zależy też, jaką macie podłogę. I my na tej kartce, słuchajcie, będziemy chcieli, ja Wam zaraz tu zaprezentuję. Dobrze, że jestem w pokoju u mojej córki, to mam tutaj mnóstwo gadżetów i pomocy do pisania. Pytanie tylko, które piszą. Standardy, ok. Słuchajcie, ustawiam sobie robota tutaj w tym miejscu, widzicie? I teraz chciałabym, żeby on namalował tęczę, ale zobaczcie, jak wędnie malował. To jest ważne, słuchajcie, dobra. Ja tu jeszcze strzałki poprawię. Okej, no dobra. Nie wiem, czy widzicie. Okej, słuchajcie. Mój robot znajduje się tam, gdzie jest kółeczko i teraz będzie taka zabawa, że robocik jedzie sobie prościutko, wy sobie ustalicie właściwie, jak daleko może jechać, bo jaką kartkę będziecie mieć. Ale to dzieciaki znowu metodą prób i błędów przetestują, niech one to testują, nie podpowiadajcie ich gotowych rozwiązań. I teraz zobaczcie, jak robot dojedzie, czekajcie, o tak, tu dojeżdża, to on wtedy będzie według tego, co patrzę na obrazek, w prawą stronę, obróci się o kąt, i to też się nauczą, obraca się o kąt, ile? 180. Obraca się o 180 i znowu jedzie, znowu tyle samo i dojeżdża do końca, znowu w prawo, jedzie i znowu w lewo, czyli rysuje coś takiego, no ja bym powiedziała kaloryfer, prawda? Tak mi się trochę skojarzyło, a u dzieciaków to będzie tęcza. Uwaga, ponieważ chodzi o kolory, więc dzieciaki mogą na tych zakrętach wymieniać sobie pisaki i to byłoby fajne. I wtedy będziecie mieć kolory tęczy. A my spróbujemy taki skrypt właśnie do naszej tęczy napisać, żeby robot nam namalował. A jak zrobić, żeby robot nam malował? Już po niego idę. Chodź tu maleńsko. I teraz najprostszą metodą, ponieważ macie na pewno takie niebieskie nakładki, ja go wyłączę na razie. Macie na pewno takie niebieskie nakładki, które się nakłada tutaj z Lego i można konstruować tam elementy. To jest dość pracochłonne, natomiast najprostsza metoda pod słońcem to bierzecie sobie pisaczek i teraz uwaga, ponieważ on będzie robił zakręty raz w lewo, raz w prawo, więc niedobrze jest przyczepiać mu na nogach tych przednich. Więc dobrze jest, ja mu przyczepiam w zależności od pisaka tu, ale czyli z przodu, prawda? Ale uwaga, fajnie jest też przyczepić mu tutaj z tyłu taśmą, znowu taśmą, najprostszy sposób.
Dzieciaki nazywają to po imieniu, ja nazywam to ogonkiem. Więc dobrze jest tu po prostu z tyłu i wtedy przy obrotach nasz robocik no spokojnie powinien rysować drugą linię. Uwaga tylko na te krawędzie przy kartkach, ponieważ to tak z doświadczenia mówię. Miałam pisak niezmazywalny i no czasami wjeżdżał na podłogę i potem był problem. Panie się na mnie złościły. Dobra, no to dziewczyny, ja go sobie uruchomię, przetestuję, jak on będzie jeździł. A my budujemy skrypt. No to uwaga. Słuchajcie, zróbmy tak, niech on sobie pojedzie. U mnie będzie optymalnie 60 cm, żeby znowu się wyrobił. Dobrze? 60 cm normalnie. Teraz, zgodnie z naszą kartką, ja podpatruję, dobrze? W sumie to fajnie, jak dzieciaki sobie zrobią taki projekt na A4, bo dzięki temu będą mogły poruszać obiekty, jak to może być misiek dowolny, i rozpoznawać, czy w prawo skręcają, czy w lewo. No dobrze, no to ja patrzę na mojego robota. Jedzie najpierw 60 i na końcu chciałabym, żeby skręcił w prawo. U mnie, tak? My sobie zrobimy taki skrypt i wy, dziewczyny, przetestujecie go, jak będzie gotowy, zapisany, przetestujecie go bez flamastra najpierw. Zobaczycie, jaki obszar wam zamalowywuje, a dopiero potem możecie tego flamastra użyć. No to dobra. No to chciałabym teraz skręcić w prawo, ponieważ to jest również ruch, to wchodzę sobie w drive. I tutaj mamy turn left, czyli lewo, i turn right, czyli prawo. No to bierzemy sobie turn right. O, już mi się nawet ładnie połączyło od dołu. I teraz zobaczcie, znowu mam 90, rozwijam sobie. I to jest fantastycznie, bo popatrzcie, tutaj widać kąt. Dzieci nie muszą wiedzieć, co to jest kąt, nie muszą wiedzieć, co to jest 90 stopni. One wystarczy, że one będą się orientowały, że jak robot stoi tak na zero. O. Może nie tak, zamknęło mi się całe kółko. Jeżeli stoi w ten sposób, to żeby odwrócił się na drugą stronę, to musi po prostu zrobić coś takiego. I one już się wtedy będą samoistnie uczyć, że jest to 180. To jest fajne. No dobra, no to zatwierdzam. I teraz znowu powinien jechać do przodu, czyli drive, forward. I musi jechać tyle samo, ile miała pierwsza, że tak powiem, linia, czyli pierwszy kolor tęczy, więc u nas też 60. Dobra, słuchajcie, podłączę jeszcze raz sobie robota, bo go wyłączyłam na chwilę, więc się odłączył. I zaraz testuję i wam mówię, jak to będzie działać. A jeżeli, wy już wiecie, co dalej, to możecie, słuchajcie, generować tylko z funkcji drive kolejne elementy. No dobra, no to mój robociku jedź, ale nie w tym kierunku. Okej. Okay. Ja go uruchamiam. Okej, okay, brawo. Słuchajcie, no u mnie zadziałał, zatrzymuję. Tylko pojawiła się jedna wątpliwość, widzę. Ja nie mam kartki, on mi jeździ na podłodze. Ale obawiam się, że obrót o 180 stopni spowodował, że on mi narysuje drugi kolor dokładnie na tej linii, która była pierwsza. No prawie dokładnie, ponieważ te kółeczka się jednak ruszają i jest małe przesunięcie. Dlatego musimy coś pokombinować i tutaj dołożyć, dziewczyny. Więc jeżeli macie więcej, to uwaga. Odpinam bloczki na dole, ale ich nie wyrzucam, bo one będą mi potrzebne. No to jeszcze raz, od początku. Kiedy start, jadę do przodu. Co by tu teraz zrobić? Macie pomysł? No on musi się troszkę tak obrócić jednak, żeby jednak oddalić się od tej linii. No dobra, no to popatrzcie, co by można było zrobić. Niech mój robot obróci się. Ja może to zrobię z boczku, żebyście widziały,
Co robimy zamiast skrętu 180? O, i to jest fajne. I teraz zobaczcie. Skręcam sobie w prawo o 90 tylko. Podjadę sobie do przodu. Malutko. Tylko 10 cm. Bo tyle mogę najmniej. I nawet bardzo wolno, żeby mi robot nie zakłócił tutaj pracy. I znowu obrócę się w prawo. 90 cm. OK. I teraz zamiast skrętu 90, mam nadzieję, że. Beata, można o 180, można o 160. Jak go obrócisz o 160, słuchajcie, ja może wejdę. Dzieciaki niech tak robią w ogóle. Dzieciaki, wykorzystajcie jedną kartkę, żeby dzieciaki metodą prób i błędów próbowały obracać o te kąty i niech tam powstają różnego rodzaju abstrakcje. To jest fantastyczna zabawa, a one się naprawdę uczą o tych kątach. Samoistnie się uczą. Nie musicie tłumaczyć. Natomiast ja wejdę wam, dziewczyny, może do prezentacji na chwilkę. I popatrzcie, spróbuję wam coś narysować. Jeżeli ja jadę robotem, zobaczcie, jadę robotem. Jeżeli ja się obracam o 180 stopni najpierw, to mój robot rysuje linię prawie na tej samej. Jeżeli prawie na tej samej, to pół biedy, bo to fajna tęcza wyjdzie. Kąt prosty, łatwiejszy dla dzieci. Pewnie, ale z doświadczenia wiem, że one te kąty naprawdę ogarniają bardzo szybko. A teraz popatrzcie, jeżeli jadę prosto i jeżeli była propozycja 160, to robot mi się odwróci tak, że następną linię będzie rysował, uwaga, pod kątem. Ale właściwie pytanie, czy nie fajnie by wyszło, gdyby ktoś narysował tęczę trochę przypominającą jak zęby? I wtedy to 160 stopni ma rację jak najbardziej bytu. Beata, super. Na to nie wpadłam i tego nie testowałam z dzieciakami, ale to również może być taka tęcza. Kto powiedział, że nie? Jestem jak najbardziej za. Natomiast co ja wymyśliłam wam właśnie w projekcie, już właśnie wam narysuję. Popatrzcie, że mój robot sobie jedzie prosto, prawie prosto. Teraz obraca się w prawo, jedzie malutkie 10 cm, znowu się obraca o kąt prosty i jedzie w dół. Czyli u mnie trochę powstają takie schody. Ja nie wiem, co ja dzisiaj... O matko, czwartek, zmęczenie materiału. No dobrze, no mniej więcej taki labiryncik prosty wychodzi i wypada. Słuchajcie, która wersja wam najbardziej odpowiada? Dajcie znać, zrobimy jedno. No ja zaczęłam tą tutaj. To jest ta, którą ja robiłam, ale ta mi się od Beaty bardzo również podoba. Strzałeczka. Bardzo mi się podoba. Którą spróbujemy dokończyć, żeby była jedna tęcza. Ile dzieci, tyle pomysłów zapewne. No oczywiście, że tak. I wiecie co? I to jest... dobra, to jest fantastyczne. To zróbmy... Słuchajcie, to zróbmy tak. Wracam już do projektu. Ponieważ u was i tak w tym momencie nie będzie działał wasz robot, to ja mam dla was taką propozycję, żeby jednak, przepraszam tutaj za zakłócenia, żeby zrobić coś takiego, popatrzcie. When start, wy nie musicie tego teraz łączyć. I mamy opcję tak. Pierwsza to jest obracaj się o 180 stopni. Druga opcja to możesz zrobić ten schodek w prawo, prosto i w prawo. A trzecia opcja, i będzie to tutaj, Beata, przepraszam, nie lewo, lewo usuwam, przepraszam. Robię prawo i to prawo, jak mam zrobić zęby, popatrzcie, tu mamy... Tu mamy co 15 stopni, widzicie? Nie jest co 5, nie jest co 10. No to trochę utrudnienie dla dzieciaków, ale to właśnie o tą 90 chyba jakoś tak logicznie chodziło. Więc będzie 165. Prawie. Zatwierdzam. I to jest trzecia opcja, czyli mamy trzy opcje. I niech one zostaną nam w jednym poziomie i to będzie dla was informacja, że każda z nich będzie dobra. Tylko pamiętajcie, jaki rysunek wyjdzie. No dobrze, no i słuchajcie, i dołóżmy sobie gdzieś tam na dole resztę, która będzie tutaj.
Nie łącz się, nie, 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 nie chce się łączyć. Dobra. I teraz słuchajcie, robot musi ponownie jechać. Patrzcie, nie chcę łączyć, żebyście widziały, że są różne opcje. Dobra, i teraz robot musi jechać ile? 60 normalnie, ok. I teraz jest sprawa drugiego zakrętu. Czym się będzie różnił ten drugi zakręt od tego pierwszego? Czy jak myślicie? W lewo, no jasne. Czyli znowu, słuchajcie, macie trzy opcje, które tylko chcecie. I wszystkie bloczki będą dokładnie takie same, tylko dziewczyny wybieramy w lewo, tak? Znowu możemy sobie, słuchajcie, rozbudować, skonstruujmy sobie te skrypty. Za chwilę mi braknie miejsca. Wiecie co? A może ja zrobię tak. Popatrzcie. Połączę jeden element, a pozostałe klocki zostawię z boku. Jako, o, a te zostawię z boczku jako informacja, że to jest coś, co jest zamiennie. Dobra? I znowu mam turn left 180. OK. Lub turn left 90. Forward. I znowu turn left 90. Forward nie 50, tylko to 10, czyli ten malutki uskok. Dziesiąteczka. OK. Tu z boku kładę sobie, że to ma być w lewo, a w drugiej sytuacji również biorę lewo, tylko tyle, że biorę 165. OK. Słuchajcie, to dzięki temu, ja to spróbuję też odrysować, jak mi się uda. OK. Dzięki temu, zobaczcie, przejechałam dokładnie tyle. I dzieciaki znowu na swoich kartkach tej wielkości rysują sobie, gdzie jest robot. Niech planują. To taki algorytm, tylko nie za pomocą słów, ale symboli. I teraz jestem tu, gdzie jest ten krzyżyk. Wiecie? O, tu. Jestem tu, gdzie jest ten krzyżyk. I teraz zobaczcie, że jak ma być 7, to sytuacja się będzie nam przynajmniej kilka razy powtarzać. Prawda? I dlaczego nie z dzieciakami od razu przejść do powtórzeń, skoro w juniorze były? Ile razy nam się mamy mieć 7 kolorów, to ile razy nam się powtórzy? No możecie z dzieciakami zrobić mniej, nie musi być 7. Wszystko zależy od tego, jak będą chciały, ale obawiam się, że będą chciały do końca to zrobić. Więc kolejny bloczek, który przy okazji poznamy. Wejdźcie dziewczyny w kategorię kontrola. Ten kolor również trochę nam ułatwia, ponieważ w Scratchu Juniorze macie również pomarańczowy, prawda? I tutaj mamy repeat. 3 times, czyli powtarzamy 3 razy. Repeat 3 times, ale my nie musimy 3 razy powtarzać, chociaż akurat ta trójka u nas jest tutaj szczęśliwa, bo jak mam 2 kolory, powtórzę 3 razy, to już mam 6. To teraz jedyne, co mi będzie brakowało, to ostatni, czyli ten siódmy, prawda? Bo on jest nieparzysty. No dobra, to teraz popatrzcie, co ja zrobię. Chwytam ten żółty bloczek, nie dopinam na dole, ale idę sobie na górę, na górę, na górę. O, i teraz spróbuję go tutaj wcisnąć. Tu. Hop. Zobaczcie, bloczek wciśnięty. No ale jakby nie o to mi chodziło, bo teraz zobaczcie, co zrobię z resztą. Chwytam całą resztę od dołu i ta reszta próbuje mi wskoczyć do krokodyla. Widzicie? Puszczam.
I mój krokodyl, ja tak nazywam bloczki, które mają no, a la paszczę, czyli muszą coś tam zjeść, nazywam krokodylami. Dziewczyny, dajcie znać, czy udało Wam się to tutaj tak połączyć, jak u mnie. I dzięki temu prostemu pomarańczowemu bloku będę miała już 6 linii. Wystarczy na koniec dołożyć tylko jeden kierunek, jeden kolor i tęcza namalowana. Myślę, że się sprawdzi. Co Wy na to? To jest naprawdę fajna zabawa z tymi pisakami, tylko trzeba ostrożnie pamiętać, żeby nie wyjeżdżać poza matę. Dobrze, słuchajcie dziewczyny, to teraz zrobimy tak. Zapisujemy sobie nasz projekt, bo to jest właściwie gotowy projekt, który chciałam zrobić w Wonderze, do pierwszego wierszyka, który był zatytułowany Tęcza. I teraz tak, klikam sobie jeszcze raz na moją żaróweczkę. Sprawdzam, że to jest ten mój projekt, który się nazywa numer 1. Zatwierdzam sobie jeszcze na dole strzałeczką i on już powinien być w moich projektach. Sprawdźmy jeszcze, czy jest. Testujmy, jak będziemy powtarzać, to zapamiętamy gdzie. Trzy kreseczki i w moim projekcie jest 01. I on zostaje i Wam również zostaje. Dajcie znać, czy udało Wam się zapisać do końca. Nie przetestowaliście. Ja mogę zresztą przetestować. O, mój robot znowu w złym kierunku. Ja go zaraz przetestuję. Beata, udało się, fajnie. A mój robocik sobie pojedzie. Tak. O. 10. Teoretycznie mało, ale na kartce może się okazać dużo, ale jedzie ok. Nawet kierunki mu się nie pomyliły. Jest ok. Dobrze. Świetnie. Działa dziewczyny. Dalej jeździ i już powtarza mi elementy. Aha. I teraz zobaczcie, bo to jest fajne. Renata, zaraz pomogę. Natomiast zobaczcie, co tutaj się dzieje. Na moim skrypcie, zobaczcie, pojawia się zielony play. I to jest fantastyczne, bo on Wam pokazuje, w którym momencie robot jest i którą funkcję wykonuje. Także to jest fajne. Super, ja zatrzymam. I teraz, ok. Renata, nie możesz założyć klamry. Dobra, to jeszcze raz. Renatka, twoja klamra powinna trafić w to miejsce zaraz pod startem i powinno to wyglądać naprawdę tak. Tu jest ciężko jakby założyć klamrę. W Blockly raczej ładujemy, bierzemy, zbieramy bloczki i ładujemy do paszczy krokodyla. Więc Renata, niech to na razie wygląda tak jak u mnie. Jak masz tak, to jest już ok. I zaraz dokończymy. Dobra, i teraz Renata, popatrz co robię. Odpinam wszystkie bloczki w dół. I teraz te bloczki razem próbuję złapać do paszczy. Puszczam. I wtedy samoistnie paszcza się otwiera. Daj znać, czy będzie ok. Jest ok, fajnie. Renata, to teraz jeszcze sprawdź sobie pod symbolem swoim w lewym górnym rogu. Sprawdź, czy tu jest nazwa projektu się zgadza. Nie musi się nazywać 01, dziewczyny. Ja go sobie po prostu tak nazwałam dla ułatwienia, ale wy możecie wpisać tęcza. Żeby dla was było jednoznaczne, że to jest projekt, z którym można się bawić z tęczą. Okej. Fajnie. No dobrze, dziewczyny. No to w takim razie, słuchajcie, zacznijmy nowy projekt. To może zróbmy tak, żeby nauczyć się ładowania nowego projektu, żeby ten nam nie uciekł, weźmy sobie te trzy kreseczki tutaj, lewy górny róg. I teraz wybierzmy sobie z tej kategorii Create New, czyli twórz nowy. OK. I teraz zobaczcie, co nam już tu podpowiada. Blank projekt. Blank to znaczy pusty. Więc zostawiam sobie ten plusik. I wystarczy tutaj na dole kliknąć przycisk Create, czyli twórz.
Create. Już mam nowy projekt. I najpierw sobie coś tam wygenerujemy, a potem spróbujemy znowu zapisać. Zobaczcie, tutaj nie mam żadnej ikonki. Więc. Jak usuwa się istniejący? Beatka, dobra, masz zapisany nasz projekt tęcza, prawda? I dalej go widzisz na swoim tablecie. Czy tak mam rozumieć? Czy na tym etapie tutaj jesteś? Ok, i teraz Beatka, kliknij sobie w lewym górnym rogu te trzy kreseczki. U mnie dziewiątka tutaj pulsuje, ale to jest informacja z mojego samouczka. Klikam na trzy kreseczki, pojawia się coś takiego. Moje świnki się denerwują. I teraz zobaczcie, mam, tutaj mam plusik, Beata, czyli Create New. Nie usuwam starego, jakby otwieram nowy projekt, tak jak w Wordzie. Mam już coś zapisane i teraz chcę otworzyć zupełnie nową kartkę. Czyli create new, zostawiam blank. Słuchajcie, tak przy okazji zobaczcie, że tu macie programiki, które są jakimiś przykładowymi programikami i możemy je, nie wiem, no możemy otworzyć na przykład. Tak przy okazji, to może tak, Renatka też może wejść jeszcze raz w ten, jeszcze raz dziewczyny. Tak, staramy się nauczyć jak najlepiej, dobrze? Jeszcze raz, dziewczyny, czy się udało otworzyć nowy, czy nie, to jeszcze raz wejdźmy w trzy kreseczki. Wybierzmy sobie dalej Create New, ale obok Blank Projekt, czyli pustego projektu, macie tutaj, popatrzcie, macie tutaj różne gotowe projekty i tu nawet widać, że niektóre są z Dashem, niektóre są z Dotem, czyli z tą małą głową, bo czasami, no, jest jakaś tam trudność, czy taki problem wygenerować jakąś zabawę z tym dotem, tak? Bo może tego było mniej na szkoleniu, może potrzebujecie tutaj w tym zakresie więcej informacji, ale popatrzcie, można sobie wybrać na przykład Dance with Dash, no to na, nie wiem, no na przykład to. Spróbujmy kliknąć na to kilka razy i uruchomić. O, create. Dobra. Wchodzimy w Create. No akurat źle trafiłam, bo trafiłam na dość rozbudowany projekt, którego możecie się wystraszyć, ale myślę, że nie macie się co bać. On naprawdę, jak tak się przeanalizuje krok po kroku, to jest naprawdę prosty. Jak widzicie, tu już są powtórzenia, które znacie. Znacie również poruszanie się na przykład do przodu, forward. Więc no akurat ten projekcik jest dość rozbudowany, ale możecie tam przeszukać sobie te gotowe i może coś z tego również wykorzystacie. No dobra, to dziewczyny, okej, no to jak już wiecie, gdzie to jest, to jeszcze raz próbujemy otworzyć nowy. To jeszcze raz, trzy kreski, plusik, blank projekt, czyli pusty, i robimy create. No i mamy pustą kartkę. Dajcie znać, czy macie pustą kartkę. Jest. Ok, super. Dobra, Beata, czy powtórzyć jeszcze raz, jak uruchomić pustą kartkę, otworzyć? Czy tylko potrzebujesz czasu troszeczkę? Nie reaguje. Beata rozumie, że nic nie reaguje. Jeżeli nic nie reaguje, a zdarza się tak czasami z aplikacjami, to znaczy, że być może się zawiesiła. To na spokojnie, Renata, spróbuj, Beata, przepraszam, spróbuj zamknąć tą aplikację i uruchomić ją jeszcze raz. Po prostu od nowa. Wyłącz aplikację, wyrzuć ją i uruchom jeszcze raz. Być może, że się coś zawiesiło, ale no, to na spokojnie, wiecie, no to tak jak na początku z moim komputerem. Też były jakieś tam problemy techniczne.
Spokojnie poczekam. Renata, proszę o chwilkę cierpliwości. Beatka zaraz do nas wróci. Cały czas jeszcze widzę, że Karolina jest z nami, więc jeżeli jest to, to bardzo fajnie. Daj Karolina znać. Beata, nie możesz. To pisz ewentualnie, co się dzieje. Może jestem w stanie jakoś pomóc na odległość. Renata, za ten czas, jeżeli masz pusty projekt, to zobacz sobie jeszcze, wejdź w kategorię Drive i zobacz, co tam jeszcze jest. No, na logikę możesz dołączyć klocek backward i spróbuj. A ja poczekam, aż u Beaty będzie dobrze wszystko. Beatka, dobra, jeszcze raz, powolutku. Beata, masz uruchomiony projekt, program, aplikację, przepraszam. Uruchomioną aplikację. Tak? Beata, potwierdź, czy jest uruchomiona. Tak, dobra. No to teraz, Beatka, uważaj. Wchodzimy sobie w te trzy kreseczki w lewym górnym rogu. Dobra, to teraz trzy kreseczki w lewym górnym rogu. I teraz plusik, czyli create new, twórz nowy. New, nowy. Po kliknięciu na ten plusik pojawia się tych projektów więcej, ale mnie nie interesują te gotowe, tylko ten pierwszy, który mi się kręci, plusik. Blank to znaczy pusty. Blank projekt. Pusty projekt. Tutaj niczego nie zmieniam i po prostu wystarczy kliknąć create, czyli twórz. Create, czyli twórz. OK. Dobra. No to okej, okay. To wracamy już do kolejnego etapu. Renata i Beata. I teraz słuchajcie, to jeszcze raz na chwilę wróćmy do tego Drive. I tu już będziemy ogarniać lewo, prawo i do przodu, ale weźmy jeszcze backward. Ja nawet nie muszę przypinać, bo już nie będziemy testować, tylko chcę Wam pokazać, że jak klikniemy sobie na 50 na przykład, to zobaczcie, że widać, że ten na tym rysunku, ten dasz, ustawiony jest tak, że sobie pojedzie tyłem. I dzieciaki też od razu uczą się, że to backward oznacza do tyłu. Sytuacja jest taka sama, może jechać od 10 do maksymalnie 100 i zmieniacie prędkości, więc tu jakby już będzie wszystko jasne. Ale jeszcze z Drive'a chciałam Wam pokazać bardzo fajną rzecz. Turn to voice. To znaczy, że mamy się obracać za głosem i to jest fajna zabawa na zasadzie, że dasz chodzi za nami, jak słyszy nasz głos. I może spróbujmy ten projekcik. To jest, no, dla dzieci jest kosmiczne. Więc robię tak. To backward, czyli do tyłu, popatrzcie, usuwam. Przypominam, trzymam i przeciągam na kosz. I teraz taki prosty projekcik, może nie do końca związany z naszymi aktywnościami, ale akurat wpadł mi do głowy, że on naprawdę fajnie się sprawdza. Czyli jeżeli uruchomi program, to podczas działania programu chciałabym, żeby mój robot obracał się w stronę mojego głosu i się przesuwał, powiedzmy, o tam o 20-30 centymetrów. To teraz tak, no na pewno turn to voice, wejdźmy sobie jeszcze w drive i chyba będzie najprościej do przodu, prawda?
Połączy te bloczki, popatrzcie. Obróć się i przesuń. Ja ustawię sobie znowu na 30, żeby mi tak bardzo nie uciekał. Ale nie mogę tego przypiąć, popatrzcie, bezpośrednio, bo oznaczać to będzie, ja wam powiem, akurat jest koło mnie, że mój robot obróci się tylko na początku, jak mnie usłyszy. Tu. Ale jak mnie tu na początku nie usłyszy, to się nie obróci. I tak też zrobił. On nawet mnie nie zdążył usłyszeć i pojechał prosto. Natomiast co tu trzeba poprawić? Odpinam te dwa bloczki i wchodzę znowu w kontrolę. I teraz na pewno w juniorze kojarzycie taki czerwony bloczek ze strzałkami, które zapętlały się. I to oznaczało, rób to cały czas, czyli zawsze. No i tu też będziemy mieć coś takiego jak zawsze. I to zawsze mamy tutaj na środeczku. Repeat, czyli powtarzaj. Forever, czyli zawsze. Dzieciaki zaraz forever skojarzą bodajże z taką Shrek, o Shreku zawsze mi opowiadały. Shrek forever, było coś takiego. Więc one szybko znają jakieś odpowiedniki. I teraz popatrzcie. Dołączam krokodyla. I teraz zawsze, kiedy będzie uruchamiany program, będzie się on wracał w stronę mojego głosu i przesuwał, tak? Okej, okay. No to spróbuję go przetestować. Uwaga, uruchamiam. Halo, 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 chodź tutaj. Halo, 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 halo. On za szybko ucieka, a coś nie chce mnie słuchać. Czekajcie, ja wiem, że to może kosmicznie brzmieć. Na razie go testuję. Jak ja się tu do niego odzywam, a wy po drugiej stronie. Uwaga. Halo. Jest. Obrócił się. Brawo. Halo. Świetnie. Obróć się tyłem. Teraz. Halo. Halo. Jestem. No brawo. Słuchajcie. Fantastyczny. I teraz tak. Jeżeli ja dopinam sobie... Jeżeli ja dopinam sobie dziewczyny, ja zatrzymam ten projekt, bo ono się cały czas odwraca w moim kierunku. Jeżeli ja dziewczyny dopinam to do przodu, to sprawa wygląda tak, że projekt reaguje dość szybko, czyli on nie zdąży mnie usłyszeć. Nie zdąży mnie usłyszeć, a już jedzie do przodu. Więc słuchajcie, tu jest jedna rzecz, która również może się przydać, a mianowicie czekanie. Wejdźmy jeszcze raz w tą kontrolę naszą i wybierzmy sobie pierwszy bloczek. Wait for 2 seconds, czyli poczekaj 2 sekundy. Słuchajcie, robimy dziewczyny tak. Poprawiamy z dwójeczki, klikam na dwójeczkę i z dwójeczki robię jedyneczkę. I teraz uwaga. Cały czas, kiedy? Zawsze, jak będzie działał program. Obróć się w stronę mojego głosu. Poczekaj tą sekundę i dopiero przesuwaj się, bo jak nie damy mu poczekaj, to on nie jest w stanie nas po prostu usłyszeć, ok? No to spróbujmy... Spróbujmy, czy to zadziała. Halo? 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 No. Chodź tutaj, maleństwo. Słuchajcie, zatrzymuję go, położę go na podłodze. Okej. Okay. Jeszcze coś nie bardzo mnie słucha. Ale jeszcze słuchajcie, jedną rzecz spróbujemy. Czekajcie. O, jest. Słuchajcie, przepraszam, muszę sobie pewne rzeczy po prostu poprzypominać, dziewczyny, bo tak z tym blokli, tak z marszu. Okej. Okay. Świetnie, słuchajcie, dobra. To teraz słuchajcie.
Sprawa wygląda następująco. Przetestujmy może drugi projekt, bo ten dość szybko przechodzi na jedź do przodu i nie chce mi się obrócić. Natomiast może zróbmy tak. Działa w tej sytuacji jak najbardziej. Czyli stoję, ja do niego mówię, a on się obraca w moim kierunku, czyli mogę sobie dookoła chodzić. Słuchajcie, to może zapiszmy to, dobra? To będzie ten pierwszy. I próbujemy znowu. Na górze dziewczyny mamy plusik. Naciskam. Robimy nazwę, tak? Tworzymy nazwę. Jak go nazwiemy? Jak go nazwiemy, dziewczyny? No, idź za głosem. Idź za głosem. Idź za głosem. Opiszę z klawiatury, a myślę, że tworzy, że pisze, a powinnam na tablecie. Dobra, zatwierdzam, dziewczyny, i to będzie to idź za głosem. Ikonę nie zmieniłam, ale to myślę, że zostanie. I teraz przetestujmy, poczekajcie, żeby działał, spróbujmy. Wyciągnęłam bloczek z kontroli. Popatrzcie, wejdźcie do kontroli i tu jest jeszcze taki bloczek, drugi w kolejności. Wait for dash, top button. Macie go? Przy czym klikam sobie na ten top button i zobaczcie, że tu mam znowu mnóstwo kategorii, które mogę wybrać. Czyli jednocześnie tłumacząc na polski, będę czekała, aż dash, co zrobi, usłyszy mój głos. Zatwierdzam. I teraz, jeżeli usłyszy mój głos, to dopiero wtedy obróci się w stronę i pojedzie do przodu. OK. To już to wait na razie nie stosujemy. I repeat też nie muszę. No to przypinam i teraz dajcie mi chwilę, zaraz go przetestuję. Uruchamiam i poczekajcie, na chwilę odejdę. Halo? Pięknie. I zobaczcie, dziewczyny, gdzie się pojawia zielony element. Świetnie. Brawo. Słuchajcie. Zadziałało. Ja Wam jeszcze raz pokażę, tylko będę mówiła teraz ciszej. Uruchamiam. I teraz mam zielony na tym wait. O, usłyszał. Skoro usłyszał, obrócił się do mnie i pojechał dalej. I już jesteśmy u celu, dziewczyny. I teraz jeszcze tylko, słuchajcie, ja zatrzymam na chwilkę. I teraz popatrzcie, co zrobimy. Teraz te trzy bloczki damy sobie do powtarzaj cały czas. Czyli powtarzaj cały czas. A co powtarzaj? Po pierwsze, czekaj, aż usłyszę głos, obróć się w stronę głosu i przesuwaj się do przodu. To wait nawet mi jest niepotrzebne, wyrzucam. I teraz, dziewczyny, ten projekt w 100% będzie działał w ten sposób, że po uruchomieniu uczeń może sobie chodzić, mówić do niego, chodź tutaj, chodź, a on się będzie cały czas obracał i będzie szedł za nim. Taki troszkę taki wierny piesek. I działa to już w 100% i teraz zapiszmy sobie, no niech będzie idź za głosem 2, czyli to już będzie ten kompletny projekt. Dziewczyny, dajcie znać, czy udało Wam się zapisać i czy tu jest wszystko jasne. Renata, tak? Beata, udało się. Super. I to jest bardzo prosty projekt, ale jest po prostu rewelacyjny, dzieciaki go kochają. Słuchajcie, dziewczyny, nie wiem, czy Wam szybko czas leci, ale mnie nieubłaganie szybko. Jest 18:45, pracujemy już godzinę 45 minut. Czy możemy zrobić 5-10 minut przerwy? Chyba, że potrzebujecie więcej. Dobrze, to którą się umawiamy? 19, 15 minut czy 10 starczy? 15, Beata. Dobra, słuchajcie, to o 19 widzimy się z powrotem, dobrze? Więc nie wyłączajcie tabletów i polecimy dalej. To do usłyszenia.
Halo, halo, czy mnie słychać? Dziewczyny, ja już jestem, a wy na spokojnie, jak będziecie, to dajcie znać. Renatka, fajnie. To jeszcze chwilę na Beatę poczekamy, bo przyszła troszkę przed czasem. Niewiele czasu w sumie nam zostało, bo godzinka to jest malutko. Popatrzcie, 2 godziny zleciały bardzo szybko, nawet nie wiem kiedy. Ja już przy okazji przygotuję sobie planszę. O, do następnej aktywności z robotem w aplikacji Blockly. Renatka, pytasz, czy webinar o nazwie Roboty 2, czy to będzie to samo? To na 100% nie będzie to samo. Każdy webinar to jest, że tak powiem, inna bajka. Inna bajka chociażby dlatego, że prowadzący się zmieniają i ma jakby swój styl i swoje metody, więc to jest już w ogóle fajne. Druga rzecz to jakby każdy webinar, jakby nie mam 100% pewności, czy gdzieś się tam Blockly przy okazji nie pojawi, ale to nie będzie to samo. Czy to kontynuacja, no to będzie poszerzać jakby kolejne rzeczy dla Was, kolejna baza wiedzy, więc z założenia każdy webinar się różni. Dlatego jeżeli Renata uważasz, że no ten webinar coś tam wniósł i coś tam daje fajnego do zajęć, to myślę, że warto wchodzić na kolejny. Ja wiem, że gdzieś tam pojawił się ten obowiązek uczestnictwa tylko w jednym, ale ja serdecznie zapraszam i wiem, i już miałam takie spotkania, kiedy pojawiały się osoby na kolejnych webinarach, wracały cały czas, bo, no, bo dostrzegały w tym coś dla siebie do wyciągnięcia, a tutaj macie gotowe rozwiązania, więc zachęcam. Beata jest super. Dziewczyny, fajnie, myślę, że Karolina gdzieś tam w tle nas słucha. Okej, no to dobrze. No spokojnie, pamiętajcie dziewczyny, że jak macie adres, to możecie sobie zainstalować aplikację na tablecie lub na komórce nawet. I nawet jak jesteście w podróży, gdzieś tam, nie wiem, przemieszczacie się, macie chwilę, to możecie sobie włączyć i posłuchać przynajmniej kawałka, bo to jest naprawdę fajne. Popatrzcie, to nigdy nie jest tak, że jakby projekt obejmuje całe 3 godziny, tak? Że to jest jeden projekt, ale te 3 godziny są cięte małymi kawałkami, więc nawet jak wejdziecie w trakcie, to coś tam się znajdzie. Także zachęcam. No dobrze, dziewczyny, to słuchajcie, to teraz. Teraz chciałabym Wam pokazać, znowu przejść do wierszyka. Kolejny wierszyk, który mnie zainspirował. No, nie uciekaj mi. Aktywnością do maty. Patrzcie, to wszystko. Tu mamy tęczę Marii Konopnickiej, a tu jest również Maria Konopnicka jesienią. Więc popatrzcie. Jesienią, jesienią sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki świecą się jak gwiazdy pomiędzy listeczki. Pójdę, pokłonić jabłoni, może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. Pójdę ją do gruszy, nastawię fartuszka, może w niego spadnie jakaś śliczna gruszka. Jesienią, jesienią sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. I teraz słuchajcie, tak sobie pomyślałam o tym wierszyku, że ten wierszyk idealnie byłoby przenieść na matę. No i teraz zobaczcie, próbowałam tutaj odtworzyć waszą matę, 10 na 10 i spróbować tutaj wykorzystać bloczki, które również macie.
Fajnie, Beata, również fajnie się cieszę, że jest to wartościowe i że przede wszystkim wyciągacie to dla siebie. Super. Słuchajcie, no i popatrzcie, i teraz wyobraziłam sobie taki wierszyk. Tak w ogóle pomyślałam, że dzieciaki mogłyby takie wierszyki łatwo zapamiętywać. Też gdzieś tam uczymy przy okazji, że kodowanie to również układanie pewnych sekwencji i zapamiętywania tych sekwencji, tak? A najprostsze zapamiętywanie to jest takie zapamiętywanie za pomocą skojarzeń. No i tutaj równie dobrze wymyśliłam sobie coś takiego. I mamy tam wierszyk o jesieni. Ten wierszyk o jesieni nam tam mówił, że mamy drzewa, z tych drzew spadają między innymi jabłka, ale tak sobie właśnie wyobraziłam. Ja sobie będę tu jeszcze coś rysować. O, tak sobie wyobraziłam, że to jest jakby pierwszy element, do którego nasz robot powinien się przemieścić, prawda? Drugi element, była tam mowa o słońcu, o żółtych odcieniach, więc również macie kolor żółty na bloczkach i to byłby drugi element. Trzeci element to jest mowa o spadających jabłkach. Jabłka macie na 100% i to byłby trzeci element. Dobra. I teraz słuchajcie, jeszcze mamy tam gruszki do tego fartuszka i te gruszki do tego fartuszka to byłby czwarty element. I teraz zobaczcie, tak naprawdę można fajnie zapętlać, bo ostatnia zwrotka to jest jakby początkowa, więc można by dalej zapętlać. I teraz prosta rzecz, układamy sobie tego dasza na macie, czyli w dowolnym miejscu, ja go akurat położyłam tutaj, jak widzicie. I teraz mając go w odpowiednim miejscu, chciałabym stworzyć sobie w aplikacji Blockly, poznając nowe bloczki, ścieżkę. Ja słuchajcie, nie pamiętam i wy zapewne też nie, jakiej szerokości są nasze kratki i ile centymetrów trzeba przyjechać z kratki do kratki, ale tak załóżmy, że to jest, że to będzie 20, tak? Tak myślę. No dobra, no to teraz słuchajcie, spróbujmy najpierw zaprojektować ścieżkę i równie dobrze można to zrobić na macie i wymyśleć aktywności. Ja tutaj Wam troszkę podpowiem, bo nie znając aplikacji Blockly nie do końca wiecie, jakie tam są te aktywności. No to spróbujmy. Mam robocika i robocik najpierw ma jechać do drzewka. Czyli co? Robocik mógłby pojechać tutaj. No chciałabym ominąć gruszeczkę. No niech on sobie tutaj jedzie, tego drzewka, prawda? Czyli najpierw taki prosty element z obrotów, obroty w lewo, w prawo, do przodu. I teraz dojedzie sobie do naszego drzewka i mógłby wykonać pierwszą rzecz przy tym drzewku. Ja sobie zaplanowałam, że on przy tym drzewku odtworzy gotową animację. Zaraz Wam pokażę, jakie w ogóle są, którą możemy wybrać, dobrze? Czyli tutaj będzie animacja z drzewka. Możemy sobie jechać znowu dowolną drogą, niech będzie tak, pojedziemy sobie do żółtego koloru i przy żółtym kolorze na przykład stworzymy sobie migające światła właśnie w kolorze żółtym. Nie tyle światła, ale wiemy, że mamy serduszko, tak, i to serduszko może świecić. Idziemy dalej, ze światła przejedziemy do jabłuszka. I przy tym jabłuszku tak sobie pomyślałam, że tutaj możemy wgrać nagranie i na przykład nagrać fragment tego wierszyka. To nagrywanie już na pewno gdzieś tam pewnie przy Go miałyście. Wiecie, że nagranie trwa bardzo krótko, więc nie może to być jakaś dłuższa część, ale przynajmniej z wersji 1 albo 2 da się tutaj nagrać do odtworzenia. I teraz idziemy, nie wracamy, tylko dalej idziemy do gruszki. Przy gruszce zaraz sobie tam przejrzymy te funkcje, ale tu również może być jakaś animacja, jakiś taniec, który się nam pojawi. I teraz z gruszki możemy się umówić, że zapętlamy, czyli wracamy do drzewa i sytuacja może się powtarzać. To wszystko zależy od uczniów, aczkolwiek można z gruszki równie dobrze wrócić na pole startowe i zamknąć naszą pętlę. No dobra, to słuchajcie, ja będę od czasu do czasu zaglądać tutaj na nasz algorytm, znowu używam tego słowa, żeby sobie skojarzyć, co tam było, prawda? Przy drzewie animacja, przy żółtym światła, przy jabłku mamy nagranie, a przy gruszce jeszcze się będziemy zastanawiać. No to słuchajcie, przechodzimy do aplikacji.
No i dziewczynę wybieramy nową. To już na pewno pamiętacie jak. Czyli klikamy trzy kreski, trzy kreseczki w lewym górnym rogu, wybieramy plusik, wybieramy blank, czyli pusty projekt i tworzymy. I dajcie znać, czy jesteście gotowe i macie pusty. Super. I jeszcze Beatka. Patrzę, czy mojego robocika uruchomić, czy nie. Zaraz zobaczymy. Dobra. Beatka, daj... Okej. No mnie się na przykład Beata tak dzieje ze Scratchem Juniorem. Bardzo często mi się zawiesza. Odinstalowywałam go, instalowywałam jeszcze raz. I ja myślę, że Beata możesz spróbować, jak znajdziesz chwilę czasu, odinstalować tę aplikację, a zainstalować zupełnie nową ze sklepu Play Wonder. Jeżeli masz z tym jakieś ewentualne obawy i trudności, to myślę, że twój trener mógłby pomóc tutaj jak najbardziej. A ja poczekam chwilę w takim razie, żebyś uruchomiła go jeszcze raz na spokojnie i żebyśmy zaczęli wspólnie projektować. Ja może przy okazji powiem, że dziewczyny, my nie będziemy sobie robić tej całej ścieżki ruchu. Wrócę jeszcze na chwilę do mojej... Nie było widać ekranu, widzicie, nie przełączyłam. Wy widziałyście prawdopodobnie cały czas to. Słuchajcie, widzicie, że tu jest ścieżka ruchu. Prawo, lewo, prosto. My tego robić nie będziemy. Umówimy się, dlaczego nie będziemy robić. Bo wasz robot na macie może się znaleźć w dowolnym miejscu. I to już jakby burzy koncepcję. Dobra. I słuchajcie, to my zrobimy w jednej linii. Czyli popatrzcie jeszcze tutaj na chwilkę. Nasz robot po prostu będzie jechał do przodu jakieś 30, powiedzmy, i będzie wykonywał pierwszą czynność, dobra? Potem znowu do przodu drugą czynność, do przodu trzecią, do przodu czwartą. A wy, wiedząc już, jak te aktywności będą, będzie można wykonać, to wy sobie tylko będziecie zmieniać ścieżkę ruchu. No dobra, no to już wchodzę. Dajcie znać, czy teraz widzicie moją aplikację. No, Beata, mówisz, nie widać. Daj jeszcze raz. Wydaje mi się, że zerknijcie, czy widać teraz moją aplikację. Malutka. To znaczy, czy widać ją tak, jak widać było wcześniej, czy tutaj nie do końca, czy Renata, nie widać, tak? Słuchajcie, jeszcze raz. Czyżby mi się tutaj coś rozłączyło? Już podpatruję. Dobra, to dziewczyny weryfikujemy. Dobra, to tak na szybciutko. Teraz rozumiem, że widzicie moją planszę, prawda? Widzimy planszę. Ok. To jeszcze raz, może tutaj się coś rozłączyło, to jeszcze raz spróbujemy, ale nie powinno. Widzicie, znowu u mnie problem techniczny. Nałożony obraz. Dobra, czekajcie jeszcze chwilkę. Dobra, dajcie mi chwileczkę. Już zaraz postaram się to znowu ogarnąć. Dobrze. Tu jest nasza prezentacja. Okej. Jeszcze raz. Aha, już się odświeżyło. No to nic, wyłączyłam, więc musicie jeszcze chwileczkę
Momencik, dosłownie dobrze, ja już Wam pokazuję mój ekran. Tak. I teraz dziewczyny, pytanie, czy widać moją aplikację? Czy teraz jest OK? Renata potwierdza, Beatka. OK, świetnie, dobrze. To słuchajcie, zaczynamy. Skoro może tak. Tak jak się umawiałyśmy, mój robot pojedzie najpierw do przodu, czyli wejdźmy w kategorię Drive, którą już znamy. Wybierzmy sobie do przodu. Może zostać nawet tą 50. Już się tym nie przejmujmy, nie bawmy. To też może być pierwszy projekt gdzieś na korytarzu zrealizowany. Dobra. No to teraz tak. Pierwsze było drzewko, jak pamiętacie. I przy tym drzewku powiedzieliśmy, że dobrze by było jakąś animację, żeby robot odegrał. Więc słuchajcie, animację macie tutaj w słowie animation. I tutaj macie różnego rodzaju kategorie. Greet to jest takie powitanie, dance to wiemy, o co chodzi, expression, czyli takie ekspresyjne wyrażenia, tu jest akurat śmiech włożony, race, race nie do końca pamiętam tłumaczone słowo, ale widzę, że tu może być, dasz, zaraz przetestujemy, aha, czyli to takie, takie samochodowe trochę odgłosy. Dobra, na razie usuwam. Wchodzę jeszcze raz. Tutaj mamy answer, ale tutaj mamy zabawę z Daszem i z Dotem. No i jeszcze ostatnie również. Więc słuchajcie, z tych czterech na górze możemy sobie, no chcemy zatańczyć. No to wybierzmy sobie dance. I teraz mamy tutaj Dasza, klikamy na Confident i teraz słuchajcie, można tutaj sobie wybierać. Ja znowu podłączę robocika szybciutko, tylko go muszę uruchomić. Już, znajdź mnie. Już się uruchomił, fajnie. I teraz słuchajcie, sprawa wygląda tak, że po pierwsze tu jest taka opcja, że możecie sobie zmienić na Dasza i na Dota i zobaczcie, że opcje się różnią. Podstawowe rzeczy. Dasz może jeździć w lewo i w prawo, a Dot nie może jeździć, bo nie ma kół. Ale to tak na przyszłość, gdybyście chcieli Dota. No dobra, no to my zostajemy przy Daszu i teraz wystarczy kliknąć na którejś z nich i mój robocik to przetestuje. Popatrzcie, albo się rozłączył. No dobra, ja wezmę to Silly. Silly to jest bodajże głupi. I teraz spróbuję uruchomić. Nie, jeszcze raz, czyli muszę przypiąć. No dobrze, czyli w nowej wersji mi się testuje. No dobra, no to słuchajcie, przypnę go. Uruchomię. O! Nie, zrobił tak, aha, i zaświecił światłami. Może być, jak najbardziej dziewczyny, czyli pierwsze dance. Słuchajcie, to co tu jest też ważne, to co w juniorze, są tu kolory. Więc jeżeli włożyłyśmy tutaj bloczek dance, to pamiętajcie, że znaleźć go możecie w tym samym kolorze, a kombinować możecie różne wyrażenia, ekspresyjne również, przywitania i tak dalej. Ale to znowu metoda prób i błędów. My nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego tutaj sprawdzić, chociażby dlatego, że nie macie robota, więc to tak naprawdę ja bym go obserwowała na podłodze. No co nie ma sensu. Więc dobra, no to mamy drzewo, dobra? Idziemy dalej, dziewczyny. Jedziemy sobie do przodu znowu. I teraz było, co pamiętacie? Kolor żółty chyba, prawda? I na kolor żółty umawialiśmy się, że coś wykombinujemy ze światłami. Światła, czyli kategoria, jak myślicie, która? Ja tak troszkę będę podpytywać, żeby się z tym bardziej oswajać.
Słuchajcie, światło to będzie tutaj, light. Widzicie? Taki granatowy kolor. I od razu popatrzcie, od razu się pojawiają tutaj czerwone kolorki, ale nie martwimy się tymi kolorkami, zaraz się pobawimy. I teraz zobaczcie pierwsze, może tak, zajmijmy się tymi czterema bloczkami, które mają kolorki. I teraz możemy sobie stworzyć taki różnorodny taniec, bo możemy sobie na przykład, popatrzcie, możemy sobie wziąć wszystkie światła, tylko wiecie co, na razie nie dopinam do skryptu, dobra, na razie skonstruujmy tu coś. Czyli na przykład tak, wszystkie światła na, nie wiem, na pomarańczowo, potem wszystkie światła, wschodzę znów w kategorię, a potem, o, właściwie to tak, można zrobić tak, lewe na żółto, będzie taka migawka. Dalej, prawe, prawe niech będzie też na żółto. Potem, zobaczcie, potem możemy zrobić, o, wszystkie światła, zobaczcie, wszystkie światła i wchodzimy na kolory i wszystkie światła białe. Słuchajcie, biały. On chyba na szaro, już nie pamiętam, bo myślałam, że mogę wyłączyć tutaj, ale widzę, że tu w kolorkach akurat nie. No dobra, niech będzie biały, czyli jeszcze raz. Pomarańczowy, żółte, żółte, białe. I fajnie by było to powtórzyć dwa razy. O, widzicie? Wejdźmy w kontrolę. I powtarzam. Z dwójeczki zmieniam na trójeczkę. Nadążacie? I teraz te wszystkie światła wrzucam sobie do środeczka. OK. I teraz chciałabym przetestować te światła. O, żeby Wam pokazać, jak światła działają. Jeżeli widzę robocika. O, tutaj go będę trzymała. Trochę się odbija, ale zobaczymy. I teraz... Słuchajcie, żeby przetestować te światła, zrobimy jeszcze jedną rzecz, którą wykorzystamy za chwilę w programie również. Wejdźmy sobie do startu i tu jest ten pierwszy bloczek, popatrzcie, on też nie ma takiego tutaj dzióbka, takiego dzyndzla, żebyśmy go mogli dopinać, to znaczy, że on będzie pierwszy. Czyli kiedy dasz, i teraz klikam na tą opcję, zobaczcie, kiedy dasz baton, to mogę sobie zdecydować, że nacisnę ten biały, tak? Nacisnę ten biały, to wtedy mi zadziałają te światła. No to słuchajcie, może tak, jeszcze dla pewności, bo go trzymam w ręku, nie chcę, żeby mi pojechał. Wy tego nie róbcie, ja sobie odłączę tutaj, dobra? Teraz tak, uruchamiam, on nic nie robi, bo on czeka na naciśnięcie przycisku. No to wybieram przycisk. O, jest, popatrzcie, fajnie. Jeszcze raz, z boku Wam pokażę. Jest, na ręce też się odbija to żółte. Po prostu jest fajna taka animacja światłami, trochę takie miganie jak świateł dyskotekowych. I o to chodzi, niech się dzieciaki pobawią. Przy okazji zobaczcie, że mój program cały czas jest uruchomiony, prawda? Cały czas uruchomiony i te światła będą reagować zawsze, kiedy nacisnę ten przycisk. To też jest pewna podpowiedź, że można tworzyć sobie te skrypty dodatkowo, widzicie? Okej. Ale teraz tak. No dobra, no to teraz tak. Tu mamy, kiedy start? Do przodu, zatańcz, do przodu. I teraz popatrzcie, odpinam to repeat i wrzucam tutaj. Czyli to będzie tak. Jedzie prosto, czyli powiedzmy dojeżdża do drzewa, przy drzewie zatańczy, dalej się porusza, czyli jedzie. Jak dotrze do celu, na miejsce wznaczone, to zrobi nam taką... barwę świateł. Dobra, ja ten bloczek zostawię sobie z boku i pamiętajcie, jak coś jest z boku, jak są bloczki z boku niedopięte, jakby stoją sobie swobodnie, to one też nie będą działać. No dobra, to macie to na razie. Super. I Basia. Beata. Co ja mam znowu z Basią? Renata, Beata.
Widzę, że Karolina nam uciekła, ale to nic. Być może jakieś problemy techniczne. Dobrze, Beata, mam nadzieję. Beata, masz, świetnie. Idziemy dalej, kochani. Ja go na razie nie wyłączam, trzymam sobie. Idziemy dalej. Słuchajcie, znowu musimy z żółtego jedziemy na. Idziemy do jabłuszka, czyli znowu jedziemy do przodu według naszego założenia. I teraz chcemy sobie. Chcemy co? Chcemy nagrać słowo jabłko, prawda? Czy tam jakiś fragment z tej rymowanki? Ja już zaraz przytoczę coś. Co my tu mamy o jabłuszku? Pójdę, ja się pójdę pokłonić jabłoni. O! Może być. Albo łatwiejsze do zapamiętania, może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. No dobra, coś z tych byleby były krótsze, ponieważ nie wszystko mi się zmieści z nagraniem. No to teraz z nagraniem, słuchajcie, wchodzimy w kategorię sound, czyli dźwięk. I to jest taka kategoria ceglasty kolor, tak? Nie wiem, każdy postrzega kolory inaczej, a ja coraz większy mam z tym problem. No dobra, no to jak mamy kategorię dźwięki, teraz zobaczcie, że tutaj mamy tak, say, ja to na razie wyciągnę, say znaczy powiedz, ale wezmę również do kategorii, zobaczcie, animal, to mamy zwierzęta, czyli może naśladować zwierzęta i to było na pewno w aplikacji Go, prawda? Transporty i tutaj może naśladować również odgłosy helikoptera, samolotu, pojazdów i to też było w Go. World to jest bips, ptaki czy coś takiego? Coś mi się to kojarzy, zaraz sprawdźmy. A to jakieś takie buble, buz, square, ajajaj. No, czyli takie różne oddźwięki, że tak powiem. Dziwne dźwięki, okej. Okay. Nie chcemy dziwnych dźwięków. Przy okazji w nowej wersji Wondera, tych dźwięków jest tam tyle i one są naprawdę niektóre porażające. No dobrze, i jeszcze mamy My Sound. I to jest to, co Was będzie najbardziej interesować dzisiaj. Mój dźwięk, czyli moje słowa. Zobaczmy jeszcze sobie to Say Dash, dobrze? Kliknijmy Hi. I tutaj jest takie przywitanie, OK. Słuchajcie, możemy na przykład wybrać. No niech hey. Będzie. O! Hi. O, 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 to jest dobre, nie? Podoba się? No to akceptujemy. O, o. I słuchajcie, możemy sobie skonstruować tak, że podjedzie sobie pod to nasze przysłowiowe jabłuszko i najpierw powie o, o, a potem powinien powiedzieć to, co my chcemy. Dobrze? To już mi się połączyły dwa bloczki. Na razie z boku, bo zaraz do odpowiedniego miejsca dołączę. Teraz to, co jest istotne. Przy My Sound macie taki numerek z hashtagiem dynką. Klikam sobie. I teraz prawdopodobnie coś tu jest nagrane, aż się boję puścić, ale sprawdźmy. No to akurat był mój test. Beza, Bezunia, Beza. A tu testowałam mojego Dasza, jak mój pies będzie reagował na mojego Dasza, więc nagrałam, że go woła i reakcja była niesamowita. Po prostu kosmos. Dobrze, słuchajcie, no to mamy tutaj różne dźwięki i to też już znacie, bo to przecież było z dźwiękami w Go. I tam mogliście sobie nagrywać dźwięki również pod 1, 2, 3 i tak dalej. I to, że nagraliście raz, nie znaczy, że to już było na zawsze, bo można było nagrać jakby kolejny nowy dźwięk. No to wybierzmy sobie jedynkę. Teraz weźmy record a new, czyli na dole. Rekord new, wybieram sobie jedyneczkę. Po uruchomieniu, jak policzę 3, 2, 1, to powinnam zrobić nagranie. Przypomnę sobie jeszcze tekst. Pójdę ja do grusz. Nie, to nie było to. Aha, pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni. Muszę powtórzyć. Pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni. No to spróbuję to nagrać, dobrze? 3, 2, 1. Pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni. Zmieściło się, zatwierdziłam. Renatka, dlaczego nic z tego? Ja za... aha, bo wy macie faktycznie, no bo nie macie... właśnie.
No właśnie, dobra, dziewczyny, to wy wykorzystacie gotowca, ja tylko pokazuję. To jest dość proste do. I teraz popatrzcie, ja już odtwarzam jedynkę. Pójdę pokłonić jabłoni. Czyli mnie już nagrał, okej. Okay. Dziewczyny, najważniejsze, że wy wiecie jak. A wy na razie, słuchajcie, możecie przypiąć, jeżeli macie coś nagrane, to możecie przypiąć My Sound i zostawić z jedynką, pamiętając o tym, że to jest ten to miejsce, gdzie możemy nagrać, dobrze? Czyli tak, okej, okay, dobra, czyli zostawiamy to, no i co? I przypinamy w takim razie, a może ja przetestuję, popatrzcie, znowu przetestuję, uruchamiam przycisk. A, no, popatrzcie, nie zadziałało, dlaczego? Nie uruchomiłam play. No to też często dzieciaki robią, zresztą ja też, nie uruchamiam playa i jakby nie do końca działa. Widzicie? Teraz, o, i zapomniałam odpiąć, bo mi jeździ w ręku. Chwileczkę. Dobra. A. Dobra, teraz muszę go poczekać. Chwileczkę muszę zatrzymać koła. Ok, musiałam sobie poradzić z zatrzymaniem kół. Nie wiem, jak się go weźmie do góry, potrafi przy uruchomionym programie kręcić cały czas kołami, jak się domagał położenia na podłodze. Dobra. Ok, ja odłączę znowu to jeżdżenie, żeby mi na chwilę nie jeździł w ręku. Wy nie ruszacie. Dobra, jeszcze raz na spokojnie. Nie przejmujcie się, że ja tu tak macham tymi bloczkami. Podpięłam sobie moje dźwięki znowu tylko do mojego przycisku, ale tak przy okazji, to zobaczcie, skoro już testujemy, to można tutaj wybrać nie tylko biały przycisk, ale obojętnie któryś z tych pomarańczowych. Można na przykład wybrać klaśnięcie, ale lub głos. No, tutaj trzeba uważać z tym głosem w klasie, bo on wyłapuje inne dźwięki. Ale może być też na przykład informacja, że coś jest przed albo coś jest za. Dobra, zostawię już ten jeden, uruchamiam. Aha, uruchamiam projekt. Naciskam. Pójdę pokłonić jabłoni. Świetnie, działa. No to skoro mam pewność, to wracam już do tego, co wy macie i dokładam sobie na dole moje dźwięki. No i idziemy dalej, czyli jedziemy my do przodu. Do przodu. I teraz po jabłku była bodajże gruszka. I przy gruszce również sobie wybrałyśmy animację, aczkolwiek... Beatka, dobra, i powiedz mi ewentualnie... chodzi o to, żebyście miały dokładnie to, co ja na ekranie, więc postarajcie się tak skonstruować. Jeżeli szukacie bloczków, a ich nie widzicie, to kolory. Pamiętajcie, szukajcie po kolorach. Renata, masz? Dobrze. Beatka, jeszcze poczekamy, bo coś tam... Dłuższa pauza i w ogóle jeżeli chodzi o pauzę między rozkazami mówisz, bo ja też o tym tak sobie pomyślałam, rozwiązań znowu może być kilka, popatrzcie. Może najpierw Beata pytanie, czy masz to, co ja na ekranie? Ok, i teraz jeżeli chcecie zrobić dłuższą pauzę, to wejdźcie w kontrolę i tu jest ten bloczek wait, czyli czekaj. Ileś sekund. I ten bloczek się sprawdza, więc nie wiem, w którym miejscu chciałybyście zrobić przerwę, ale na przykład, jeżeli chcę zrobić przerwę między tymi dwoma rozkazami, czyli dźwiękami, rozumiem, to zobaczcie, wystarczy to wait wcisnąć między te dwa pomarańczowe bloczki. Ja nie muszę ich rozpinać, wystarczy wcisnąć.
Jak widzę, że tam mi się pojawiło, to wpuszczam. I zobaczcie, on sam wskoczył, to wait. I teraz dwójeczkę znowu mogę sobie wymyśleć. 3 sekundy więcej lub sekundę tylko, jak chcecie. Dwie są takie optymalne. Czyli to jest pierwsza metoda. Wait, czyli czekanie. To się bardzo dobrze sprawdza. Dobra. Ale Beata, bo tak też jeszcze pomyślałam, że nasz projekt zakłada, że robot cały czas się porusza samodzielnie, czyli jedzie i wykonuje odpowiednie czynności. Ale ja sobie pomyślałam, że równie dobrze, fajnie byłoby tak, że robot jedzie i dopiero kiedy my chcemy, żeby zatańczył przy drzewie albo zaświecił światłami przy kolorze żółtym, to my możemy go wywołać do reakcji. I to też jest metoda, bo to od nas zależy, kiedy wywołamy. I teraz słuchajcie, ja Wam tylko położę z boku bloczki, żebyście widziały, jak to można zmodyfikować, ale nie będziemy wciskać, żeby nie było tutaj dużego bałaganu, ok? To teraz wejdźmy sobie. Ok, w kontrolę, kolor pomarańczowy. I tutaj jest ten klocek, który już wykorzystywałyśmy przy tym, jak nasz robot poruszał się za nami jak piesek. Bierzemy sobie wait. I teraz zobaczcie. Wait for, czyli czekaj aż, dasz. I znowu klikam sobie. I teraz zobaczcie. Czekajmy aż dasz. I znowu macie możliwości. Naciśniemy przycisk. Lub też będzie klaśnięcie. Lub też, nie wiem, fajnie się sprawdza podnoszenie. Czyli on ma akcelerator, to już wiecie, że jak go położę na ziemi, jak go podniosę do góry, to on zareaguje. Tylko go trzeba podnieść, położyć i wtedy zacznie dalej jechać. Ale dobrym wywołaniem jest również, czekajcie, o tutaj. Ja zawsze mam problem, jak się to wymawia w czytaniu. Obstacle in front. In front to z przodu, prawda? Widać, bo robot z przodu ma czujniki, to też wiecie. I teraz fajnie jest, jak on sobie jedzie. I teraz wywołanie polega na tym, że bierzemy jakąś książkę, zeszyt, przykładamy przed nim, a on w tym momencie zaczyna wykonywać czynność. Czyli może być tak, dojeżdżam do drzewa i czekam na reakcję. Czyli dokładam mu coś do przodu i on w tym momencie zaczyna tańczyć. To nie musi być przód, bo z tyłu też ma czujnik. Więc równie dobrze może być tył. I to fajnie, to naprawdę fajnie wywołuje te reakcje. No na przykład, no ustalmy sobie do przodu i zatwierdźmy OK. I teraz zobaczcie, w którym miejscu. No mamy. OK. Mamy tak, jedziemy do przodu i teraz na przykład tu, przy drzewie. Zobaczcie, gdzie ja to położę, w tym miejscu. Ja to mogłabym wcisnąć i to właściwie o to chodzi, ale jeszcze raz podkreślam, chcę, żebyście po otworzeniu tego projektu widziały dwie możliwości. No dobra, no to idziemy dalej. Wejdźmy znowu w kontrolę i znowu wyciągnijmy ten sam bloczek. I teraz tak, chciałabym, żeby ten bloczek, o, tutaj, no, będzie się łączył. Będzie się łączył. Widzicie? Ja to zrobię inaczej. Żeby to było czytelne.
Głosie wróć. Halo, halo, głosie wróć. Halo. Halo, halo. Jest głos! Super. A co tam z obrazem? Obraz nie musi być. Słychać i widać. Bosko. Cudownie. Dobrze. Czyli odświeżenie kilkukrotne i wizja też. Cudownie. No to fajnie, dziewczyny, bo na końcówce będziemy mieć całkiem niezłe wejście. Słuchajcie, no patrząc, zostało nam 15 minut czasu. Projekt wpisany, czyli potwierdzacie, ok. To, kochane, zróbmy nowy projekt, żeby nam się już tutaj nie mieszało, czyli przypominam, lewy górny róg, trzy kreseczki, znowu wybieramy plusik, blank, czyli pusty i tworzymy create. I teraz znowu jesteśmy w pustym projekcie, dajcie znać, czy, o przepraszam, dajcie znać, czy udało Wam się tutaj wejść. Czy jest? Tego mojego robocika, no nie wiem, trzymam go, bo mi się boję, że mi zjedzie tutaj z biurka. Okej, fajnie, dobra. Dziewczyny, słuchajcie, to teraz mam propozycję kolejnego wierszyka. Chociaż one już będą podobne w realizacji, ale to tak szybciutko, bo zostało nam niewiele czasu. Popatrzcie, abecadło. Kto by nie znał, prawda? I teraz abecadło to jest fantastyczna zabawa z nagrywaniem. Dobrze jest rozłożyć sobie karteczki. Część macie do wykorzystania... Nie, na macie macie... myślałam, że macie bloczki ABCD, ale myślę, że na zwykłych kartkach można napisać. I teraz pomysł jest następujący, słuchajcie, żeby napisać te literki i na przykład zakodować te literki gdzieś tam na podłodze, używając powiedzmy kolorów. I teraz fajnie jest łączyć po pierwsze nagranie dźwięku z kolorem świateł, prawda? I jeszcze tak sobie myślę, i tu chyba też można by było, tak myślę, mamy trochę za dużo literek, żeby tutaj wykorzystać te wszystkie przyciski, bo jest ich 4 i do tego jeszcze mamy z przodu, z tyłu podnoszenie, więc tutaj może nam się nie udać. Chociaż, słuchajcie, spróbujmy jedną rzecz, właśnie wpadłam na pomysł. Mamy niedużo czasu, ale możemy to wykorzystać. Wróćmy do programu, tak, widzicie program? To teraz słuchajcie, to Wensart tak naprawdę może stać sobie swobodnie bez niczego, czyli nie musimy tutaj dopinać w ogóle żadnych bloczków, a możemy wszystkie bloczki zaczynać powiedzmy od jakiejś konkretnej aktywności i może sobie zróbmy taki jeden projekt, bo on nam pokaże tą możliwość, dobra? A tego nie mamy zapisanego. O, i teraz tak, słuchajcie, z wszystkich literek w alfabecie ja tam naliczyłam jest 10, więc chyba idealnie, bo wejdźmy w dźwięk, czyli sound, wybierzmy my sound i teraz sprawdźmy, ile tu mam możliwości nagrania. Popatrzcie, jest 10, czyli super. Czyli idealnie, że tak powiem, się wstrzelimy. I teraz słuchajcie, nie będziemy nagrywać, bo tak jak wy mówicie, nie macie robota, więc będziemy sobie tylko przypinać 1, 2, 3 i tak dalej, ale zróbmy sobie taką animację, czyli na przykład wejdźmy w kontrolę i wybierzmy sobie, nie w kontrolę, przepraszam, wróćmy w start, oczywiście, że w start, wybieramy sobie start. I wybieramy sobie ten bloczek zielony, czyli when dash. I teraz uwaga, kiedy klikniemy sobie na jedyneczkę, no w sumie to możemy zacząć od białego. I teraz przy okazji przeliczmy, ile my tu mamy możliwości. Popatrzcie, raz, dwa, liczmy, trzy, cztery, pięć. Na te uwaga, bo z tymi może być bardzo łatwo pomylić z tym do przodu. I dzieciaki, bo on może wykrywać pod skosem elementy, ale też z przodu.
I tu bardzo łatwo źle ustawić kartkę czy zeszyt i wtedy nie zrobi nam tego, co powinien, więc omińmy to, dobrze? To jest ta, może być z tyłu, to jest szósta. Możemy wytestować na klapnięcie siódma, na głos ósma, podniesienie dziewiąta i jeszcze mamy, czekajcie, co tu mamy. Aha, stack, czyli nie tyle wykrywa przed, bo wykrywa przed w pewnej odległości, nie wiem, czy to widać, o, ale stack, czyli jakby dotknięcie ściany, czyli przeszkody, czyli on musi tak naprawdę, nie wiem, no, musimy dobić tym zeszytem do mojego, no, mojego robocika, ewentualnie, no, CDOTA, to jest ta opcja też bardzo fajna, ale musi być podłączony również DOT. I wtedy jak DOTA, mamy schowanego DOTA, ale jak on zobaczy tego małego z przodu, to wtedy zareaguje, znaczy zobaczy, wykryje go po prostu. No dobra, ale słuchajcie, skoro mamy tutaj tyle, no to niech będzie pierwszy biały przycisk, czyli kiedy naciśnięty biały przycisk, po pierwsze powiedzmy, że zakodowaliśmy sobie naszą literkę, pierwsze mamy, tak starałam się pamiętać, i zgubiło kropeczkę. Przynajmniej połowę zróbmy tego projektu. Będziemy już finiszować, ale chodzi mi o metodę, dziewczyny. No dobra, no to wejdźmy w światła. Przepraszam, w światła i wybierzmy sobie światła, na przykład niech będzie zakodowany, a niech będą czarne, dobrze? Ile tu mamy świateł? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem świateł, ale to nie szkodzi, ponieważ słuchajcie, możecie zrobić tak, że pierwsze 8 literek to będą konkretne światła, czyli wszystkie, czyli nasze uszy, prawda? Lewa i prawa strona, tak żeby się nie odbijało, o, lewa i prawa strona. Natomiast 9 i 10 to słuchajcie, zrobimy, zakodujemy dwoma kolorami, o, to jest fajne. I nawet zakodujemy tak, żeby dzieciaki widziały, że na przykład lewy ma być czerwony, a prawy ma być żółty. I przy okazji powtarzają kierunki i kolory. Więc dobra, kiedy biały przycisk, światła czarne i mówi nam nagraną sekwencję dotyczącą i. Idziemy dalej. Znowu, zobaczcie, to może być tego, może być tu mnóstwo i jak teoretycznie mamy trochę miejsca za mało, ale zobaczycie, że jak zaczyna tu brakować miejsca, to to się przeciąga w czasie, przesuwa się w przestrzeni. Dobra, no to weźmy przynajmniej 3 albo 4 i jeszcze zróbmy z tymi dwoma kolorami, żebyśmy pamiętali. Czyli znowu light, światła. Weźmy sobie wszystkie światła. Kolejny kolor, czerwony zostaje i dodajmy sobie dźwięk, mój dźwięk z kolejną literą, czyli zmieńmy sobie na dwa. Beza, bezunia, beza. No i mój już woła psa. Dobra, idziemy dalej, wejdźmy sobie znowu start, znowu wybieramy następny. Następny w kolejności to mamy, popatrzcie, przycisk 2, on już jakby z automatu pamiętał, bo że tamte są wykorzystane, a jesteśmy w jednym projekcie. Wchodzimy na światła, weźmy sobie jeszcze te wszystkie światła, wybierzmy kolor następny, zatwierdzamy, niech będzie tekst numer 3. Dobra. Idziemy dalej i teraz słuchajcie, i tak dalej, i tak dalej, i teraz zróbmy jeszcze z tymi dwoma kolorami, dobra? Czyli when, zobaczcie, to wszystko ma być osobno umieszczone i tego będzie aż 10 schematów, ale to fajnie, bo przez powtórzenia dzieciaki się uczą przede wszystkim przesuwać te skrypty, czasami coś im się źle podpina, czyli usuwają. Wejdźmy znowu w światła i teraz umówmy się, że na przykład kodujemy, że moje lewe jest czerwone, a moje... światła, a moje prawe niech będzie, no dwa czerwone nie ma sensu, bo to będzie to samo, co wszystkie czerwone, a niech będzie fioletowe. I do tego dopniemy sobie kolejny tekst, czyli czwóreczka. Dobra, i teraz słuchajcie, ja nawet uruchomię program i zobaczcie, jak to zadziała. Ok, pierwszy przycisk biały. Pójdę, Jasiu, pójdę pokłonić jabłami.
O, przy okazji już widzę. Dobra, już mi się odświeżyło. Zobaczcie, czarny kolor. Nie ma tu czarnego koloru. Czarny oznacza, że nie świecą światła. Wiedziałam, że gdzieś to było. Dobra, cały czas program działa. Ja już nie uruchamiam, on cały czas działa. Wybieram sobie przycisk 1. On ma tutaj jedną kropeczkę, to wiecie. Beza, bezunia, beza. Czerwony świeci i tym samym mówi u mnie to, co było nagrane pod dwójką. Wybieram dwójkę. Pomarańczowy. Ja wiem, że trochę dziewczyny przekłamuje te kolory tutaj. U mnie idealnie pomarańczowy, a tutaj przynajmniej ja widzę, że to trochę jest przekłamane. No i dajmy trójeczkę. O. I popatrzcie, idealnie. No nie wiem, jak wam to pokazać, że jedno jest, o, jedno jest czerwone, drugie jest fioletowe i powiedział, więc super o to chodzi. I jeszcze raz przypominam, program mi cały czas działa, popatrzcie, on nie jest wyłączony i teraz dalej mogę sobie znowu klikać kolejną literkę, która mi się tylko podoba, kolejny przycisk, przepraszam, i będę powtarzalna sekwencja, prawda? I tak wciąż, i tak cały czas. I to jest fajne, słuchajcie, tak przy okazji sobie pomyślałam, że to jest genialny projekt do zapamiętywania i do nauki. Na przykład dni tygodnia, pór roku, miesięcy, no i różnych innych sekwencji, które gdzieś tam trzeba przyswoić i zapamiętać. Myślę, że to jest fajne przez te powtórzenia. Dobrze, słuchajcie, dziewczyny, zakończę projekt, znaczy zakończę program, żeby przestał działać. Jeszcze raz zobaczcie, ten when start tu stoi i to jest jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, jego się nie da usunąć. Zobaczcie, pyk. Nie da się. On będzie zawsze stał i tym się nie przejmujecie. On tutaj na razie właściwie nie wykonuje nam żadnej funkcji, to znaczy funkcji. No właściwie uruchamia program, ale tak naprawdę nie ma nic przypiętego pod spodem. Ale jego nigdy nie usuniecie. On nigdy nie zostanie wyrzucony z programu. Dziewczyny, zapiszmy sobie to pod nazwą abecadło, dobrze? Plusik. Wpisujemy nazwę. Abecadło, dobra, bez polskich znaków. Możecie sobie wybrać ikonę jeszcze raz na obrazek. Mamy coś, co może się skojarzyć z abecadłem? No nie wiem, każdy może mieć inne skojarzenia. Z pieca, pieca też nie ma. No dobrze, nie wiem, coś tam sobie wymyślę. Niech będzie czapka. Dobra. Ok. O, nazwa mi uciekła znowu. Ok. Zapisuję. I mamy kolejny projekt. Słuchajcie, dziewczyny, sprawdźmy teraz, potwierdźcie, czy zapisane. I sprawdźmy, czy mamy te wszystkie nasze projekty w środeczku tam, gdzie być powinny. I za każdym razem, kiedy uruchomicie aplikację Blockly, one powinny się tam znaleźć, dobra? Czyli wchodzimy sobie trzy kreski. Wybieramy moje projekty i mamy abecadło, no ten kurczak nazwy nie zmieniłam i teraz widzę, że jak zmieniam ikonę, to on mi, że tak powiem, poprawia nazwę na tego kurczaka. No także dobra, to trzeba uważać i pilnować. Potem jest idź za głosem i tu też mi się nazwa zmieniła, widzę teraz i to było to pierwsze idź za głosem, czyli stoi w miejscu i tylko się za nami obraca. Ok, tutaj był uruchomiony ten gotowy taniec, który wam pokazywałam. Wydawało się na pierwszy rzut oka skomplikowany. To jest to moja 01, czyli wszystko mam. A tak przy okazji, no to spróbujmy otworzyć 01 teraz, dziewczyny. Klikamy na 01 i zobaczcie, wróciliśmy do projektu 01 i otworzył się właśnie ten projekt. I o to chodzi, żeby do tego wracać. Ok, dziewczyny, czy macie zapisane? Potwierdźcie proszę jeszcze raz, bo nie wiem, które tak dotyczyło tego, czy jest zapisane. To jest to 01, Renata. Beatka, bardzo dziękuję za bardzo miłe słowa. Słuchajcie, przede wszystkim to ja wam chciałam bardzo podziękować.
Przyznaję, że się troszkę obawiałam, jak ten projekt wyjdzie, jeżeli się okaże, że nie macie robotów. Jeżeli dałyście radę, jeżeli dałyśmy radę po prostu się teleportować na inny program, tak, żeby to było z satysfakcją i z tym, co wyciągniecie dla siebie, jak najbardziej dla Was satysfakcjonujące, to ja się tym bardziej cieszę, że udało się to ogarnąć bez tego robota, że mój jeden dał radę, przydał się gdzieś tam. Fantastycznie. Ja Wam bardzo za to dziękuję i za to, że naprawdę byłyście bardzo aktywne. I w ogóle. W ogóle nie było problemów, oprócz jakichś drobnostek technicznych, gdzie przez chwilę mnie nie było słychać albo widać. To fantastycznie i myślę, że bardzo sprawnie poszło. Dlatego, kochani, ja Wam bardzo dziękuję. Renatka, ja myślę, że możesz sobie jeszcze stworzyć jeden projekt i go po prostu przekopiować, czyli ułożyć go od początku, tak jak u mnie jest to 0-1. To była ta nasza praca tęczy, prawda? To była ta tęcza. Jak się nie mylę. Może masz Renata zapisaną jako tęczę. Dziękuję. Dziękujemy Renata i również bardzo serdecznie pozdrawiam. Już mam... Jasne. Potwierdzam. Oczywiście, że tak. Dziewczyny rządzą. Super. Sprawdź Renata na spokojnie. Słuchajcie, ja teraz jeszcze jestem do Waszej dyspozycji, więc jeżeli miałybyście pytania, albo chciałybyście coś jeszcze przetestować, chociaż no trudno powiedzieć testowaniem bez robota, to jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serducha, tu serducho dla Was. Nie, to nie tak, czekajcie, staram się tutaj nauczyć pisać serducha. O, to takie leżące serducho dla Was. Jeszcze raz, przepraszam, wróciłam do ekranu, żebyś Renatka widziała, czy masz? Super, no to jeżeli tak, to fajnie, to ja w takim razie wracam do naszej prezentacji. Okej. Dobra, i to jest właściwie nasza końcóweczka, ale tak jak mówię, jestem do dyspozycji, więc dziewczyny, jak coś, to bardzo proszę, jeżeli nie, to właściwie życzę resztę miłej reszty wieczoru i wiem, że obowiązków, co w zbliżającym się z końcem roku jest u nas coraz więcej, więc może jakieś kolejne świadectwo opisowe, nie wiem, dziewczyny, ale... Chyba, że bardziej kreatywnie spędzicie dzisiejszy wieczór. No właśnie. Super. Dziękuję, Beata. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy. Rozumiem, że temat wyczerpany na razie i nie mam pytań. Pozdrawiam również Waszych trenerów. Mam nadzieję, że również będą Was wspierać również z tą walką z robotami i z aplikacjami, bo wiem, że to jest trudne do ogarnięcia, na pewno jest tego ogrom, dlatego potrzeba również czasu na to.